Natomiast podmiot wybrany na dzień dzisiejszy nie ma żadnych gwarancji w zakresie zmiany czy podpisania umowy, bo to oczywiście zależy od Wysokiej Rady, czyli zmiana siedziby. Ale jesteśmy też w takiej sytuacji, że kończy nam się umowa na rynek 12. Ja myślę, że tutaj pan prezydent i pan dyrektor Dziuba również powie o konieczności nakładów w tym budynku. Ja również się do tego w jakiejś części odniosę. Proszę Państwa, jeszcze w maju tamtego roku wpłynęło do mojego wydziału prośba Wydziału Oświaty mająca na celu szukania lokalizacji dla przedszkola posadowionego w centrum. Najpierw z zasobu gminy Lublin, a w przypadku braku takich pomieszczeń z takimi wymogami na wolnym rynku. W październiku Wydział Oświaty jeszcze bardziej uszczegółowił i uzasadnił tą konieczność. Tu chcę podkreślić, że mniej więcej od równolegle mój wydział prowadził też postępowanie mające na celu ewentualny zakup nieruchomości Rynek 12, dlatego że współwłaściciele złożyli w czerwcu 2020 roku ofertę sprzedaży tej nieruchomości na rzecz gminy Lublin. Dlaczego, proszę Państwa, to jest istotne? A dlatego, że ja prowadząc to postępowanie występowałem zarówno do Wydziału Oświaty, do konserwatora zabytków, jak i do naszych inwestycji z zapytaniem, jakie nakłady, jakie prace będą konieczne w dostosowaniu tego budynku do siedziby przedszkola i szacunkowy ich koszt i generalnie w jakim stanie jest ten budynek. Proszę Państwa, w grudniu, bodajże 28 grudnia, został ogłoszone publiczne zapytanie o lokale lub budynek na siedzibę przedszkola. Jak Państwo wiecie z informacji, które już żeśmy mówili, jest to w przestrzeni medialnej, zgłosiło się dwóch oferentów, składając trzy oferty. Oferta na 3 maja jedna i dwie oferty zlokalizowane przy ulicy Kapuścińskiej 1-3. W okresie konkretnie ostatniego tygodnia przeprowadziliśmy negocjacje i została zarekomendowana oferta przy ulicy Kapucyńskiej 1A. Jest to budynek o powierzchni 670 metrów, z tym, że my wynajmujemy 630 metrów, te 40 metrów jest to korytarz, który jest przynależny do i stanowi komunikację z innym budynkiem, całkowicie wyłączony z możliwości wejścia tam z terenu przedszkola. Pani dyrektor Dumkiewicz już mówiła, jaką mniej więcej dostajemy, jakie pomieszczenia dostajemy. Chcę zaznaczyć, że z każdego pomieszczenia będzie wyjście na plac zabaw i ta komunikacja dodatkowa bezpośredniego wyjścia w przypadku, nie daj Boże, pożaru czy innych nieszczęść na zewnątrz budynku. Ta komunikacja jest natychmiastowa. Proszę Państwa, uzyskaliśmy cenę łączną, łącznie z eksploatacją, z kosztami eksploatacyjnymi 43 722 zł netto. Tu w tej opłacie mieści się... Panie dyrektorze, miesięcznie, tak? Tak, miesięcznie. Mieszczą się tutaj wszystkie koszty eksploatacyjne oprócz energii elektrycznej i internetu. Również w tej cenie mamy plac zabaw o
powierzchni około 180 metrów kwadratowych, on będzie plus minus 10 metrów na więcej lub mniej, to będzie jeszcze zależało, czy będziemy chcieli, żeby pokój dyrektorski również miał bezpośrednie wyjście na zewnątrz, ale to jest jeszcze do uzgodnienia. W tym również jest, proszę Państwa, parking zewnętrzny na 40 miejsc i darmowy postój dla rodziców, 20 minut na przywiezienie dziecka i 20 minut na jego odebranie. Dodatkowo mamy jeszcze w tej cenie 4 miejsca na wyłączność. Również mamy co 4 lata, począwszy od 4 roku, czyli w 4 i w 8 roku mamy, można powiedzieć, w okresie wakacyjnym generalny remont, na który się będzie składało wymiana uszkodzonej wykładziny, gładzie i malowanie, jeżeli całego budynku, a także mamy począwszy od 3 roku obowiązywania umowy, więc od 3 do 10 co roku mamy w tej cenie malowanie korytarzy, szatni, jadalni, jeżeli oczywiście będzie taka potrzeba i dyrektor przedszkola taką potrzebę zgłosi. Mamy również zapewnione możliwość przedłużenia tej umowy, jeżeli strony dojdą do takiego porozumienia i takiej potrzeby. Druga oferta, proszę Państwa, która nie była rekomendowana przez nasz wydział, jest to oferta przy 3 maja. Tam koszt czynszu wynosił 70 tysięcy netto plus opłaty eksploatacyjne, więc musielibyśmy wszystkie opłaty eksploatacyjne, wszystkie koszty ponosić. To tyle, jeżeli chodzi proponowaną ofertę. A jeszcze ważne, zarówno jedna i druga oferta, proszę Państwa, zawierają aranżacje i meble do przedszkoli, więc otrzymujemy pełne wyposażenie zarówno pomieszczeń przedszkolnych, sal przedszkolnych, pomieszczeń biurowych, ale również i wydawalni posiłku, jak i jadalni lub pomieszczeń biurowych, w zależności od tego, którą wersję Wydział Oświaty przyjmie już w momencie, kiedy Państwo oczywiście radni wyrazicie na to zgodę. Panie dyrektorze, przepraszam. Nie wiem, Pani Przewodnicząca, bo trafiło do mnie pismo Pana Jacka Bójko i nie wiem, czy to jest moment do odniesienia się w części. Ja myślę nie, że panie dyrektorze, panu Jackowi damy też głos i później będziemy. Dobrze, ale oczywiście, panie przewodniczący. Tylko ja mam pytanie do pana, panie dyrektorze. Tak, czy mam nadzieję, że pan był w tym budynku, obejrzał pan, czy w ogóle jest możliwość, żeby członkowie komisji mogli zobaczyć te pomieszczenia, ten budynek, czy nie? Pani radna, w obecnej chwili są to pomieszczenia biurowe wyposażone jako biura. One wymagają, zresztą tak jak przy każdej umowie najmu, po to robimy to wcześniej, dostosowania, bo my dajemy wymóg przygotowania dokumentacji, czyli dopuszczenia do aktualnych obowiązujących przepisów sanepidu i straży pożarnej. Na to oferodawca ma czas do 1 sierpnia bieżącego roku. Więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak ten budynek w tej chwili wygląda, oczywiście możemy to umożliwić, ale nie będzie to przystosowany do tego przedszkola, tak jak to będzie wyglądało. Zobaczycie Państwo tam funkcjonujące na dzień dzisiejszy biura i tyle. A te PPS-owskie warunki są spełnione, czy będzie dostosowywanie? Bo to ważne. Dzisiaj jest to, są to biura, więc w tym zakresie jest spełnione. Natomiast
myśmy postawili pewne wymogi, to co Państwu powiedziałem, że wszystkie pomieszczenia będą miały wyjście na zewnątrz bezpośrednio, nie przez korytarz i to będzie musiało być dostosowane. Poza tym przedszkola troszeczkę rządzą się innymi prawami, te wymogi są bardziej restrykcyjne i to wymaga dostosowania, tak jak przy wynajmowanych wszystkich naszych obiektach. Dziękuję bardzo. I teraz proszę bardzo panią dyrektor. Pani przewodnicząca, jeśli można, Anna Rywka. Ale pani Aniu, ja jeszcze oddam głos pani dyrektor przedszkola, także proszę chwilę zaczekać. Pani Małgorzata Jaszczuk, dyrektor przedszkola numer 26. Witam gorąco i oddaję głos. Pani radna, po wypowiedzi pani dyrektor. Pani dyrektor słyszy mnie? Halo? Pani dyrektor? Pani Renato, proszę zadzwonić do pani dyrektor, bo nie wiem, nie słyszy mnie. Halo, halo, dzień dobry. Witam Państwa. A, słyszy nas. Dobrze. Czy teraz mnie słychać? Słychać. Tak. Małgorzata Jaszczuk, dyrektor przedszkola 26. Powiem Państwu, że z sentymentem będziemy się żegnać, jeśli już taka decyzja ostateczna zapadnie. Będziemy żegnać nasze błękitne przedszkole w sercu Starego Miasta. Darzymy je wielkim sentymentem. Do nas nasi wychowankowie przyprowadzają już kolejne swoje dzieciaki i dlatego też wyszło trochę nieporozumienia, dlatego rodzice pisali protest przeciwko likwidacji przedszkola, bo to miejsce kojarzy się z przedszkolem 26. Ja rozumiem, że są pewne względy, które powodują, że została znaleziona nowa lokalizacja. Dobrze, że jest to miejsce w centrum miasta. Czy rzeczywiście będzie też miało takiego ducha i taki klimat jak kamienica na Starym Mieście, to trudno powiedzieć. Być może są tam lepsze warunki. My przywykliśmy do naszych trzech kondygnacji, do poruszania się po schodach. Nie jest to łatwe i być może stanowi w pewnych momentach zagrożenie, ale chciałabym powiedzieć, że każda wizyta służb kontrolujących placówkę przedszkolną, czy jest to sanepid, czy straż pożarna, jeśli ktokolwiek ma jakieś uwagi do funkcjonowania przedszkola, czy stosowania wszelkich zabiegów dotyczących bezpieczeństwa dzieci, ja zawsze wszystkie te informacje przekazuję właścicielom, a oni starają się te zalecenia realizować. Pewnie, że nie wszystkie rzeczy da się zrobić, bo jest to specyficzny budynek, jest to kamienica otoczona patronatem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który też na nie wszystko wyraża zgodę, ale to, co można robić, to wspólnie z właścicielami podejmujemy takie działania i wykonujemy, żeby w przedszkolu było bezpiecznie i żeby dzieci tu przychodziły z radością, żeby się cieszyły tym miejscem i możliwością edukacji w tym miejscu. My mówimy o sobie placówka kulturotwórcza, bo my mamy tę kulturę, sztukę na wyciągnięcie ręki. Wychodzimy z przedszkola, jesteśmy na rynku wśród zabytków i dzieci mają tę historię, kulturę i sztukę, tak jak powiedziałam, na wyciągnięcie ręki. Jeśli przejdziemy do nowego budynku, na pewno będziemy się przyzwyczajać do nowych warunków, natomiast pewne decyzje są tak jakby poza mną. Rodzice mają tutaj, są bardzo związani z tym przedszkolem z tego względu, że duża część rodziców mieszka gdzieś w bliskim sąsiedztwie przedszkola albo też pracuje w ścisłym centrum i dowożą dzieci nawet z odległych dzielnic miasta. My się nie rekomendujemy, my się nie robimy sobie jakiegoś marketingu. Oferta czy opinia o przedszkolu jest przekazywana z ust do ust. Jedni rodzice mówią drugim, że w tym niebieskim przedszkolu się dzieje coś fajnego i my sobie to bardzo cenimy. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć na temat słówko, na temat współpracy z właścicielami. Ja jestem w tym przedszkolu od 1994 roku i przez cały ten okres nasza współpraca układa się bardzo pozytywnie. Na wszelkie uwagi, jakie otrzymuję od ludzi z zewnątrz, staram się o tym mówić, głównie z przedstawicielem właścicieli kamienicy, z panem Jackiem Bójko i wszystkie te głosy są z życzliwością przyjmowane i w miarę możliwości. Jeśli są uwagi, to one są brane do serca i wszelkie zalecenia realizowane.
Tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, żeby była jasność, czyli rozumiem, że te jakby interwencje rodziców, one nie dotyczą lokalizacji, tego jakby tematu, którym obecnie omawiamy. Mówimy o lokalizacji aktualnej? Tak. No jest uciążliwością to, że nie mamy podjazdu do przedszkola, ale rodzice sobie z tym radzą. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję pięknie pani dyrektor. Pani radna Ania Rywka. Pani Aniu, ja jakby tylko wniosek formalny, bo chciałam oddać głos osobie panu Jackowi i wtedy zapewne będziemy mieć możliwość zadawania pytań i dyskusji. Bardzo proszę, pani radna Anna Rywka. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo, ale myślę, że istotnym jeszcze jest, jeśli mogę się wtrącić, opinia bardzo pana proszę. No. Dziuby, bo pan prezydent prosi. Żeby pan dobrze, tam ja tylko zapytam panią radną, pani radna Anna Rywka, proszę. Ja tak, bardzo dziękuję pani przewodnicząca, witam państwa bardzo serdecznie. Moje pytanie dotyczy tylko i wyłącznie tej nowej lokalizacji kapucyńskiej. Ale pani Aniu, w takim razie ja bardzo panią proszę, później będziemy zadawać. Okej, okay, bo to pytanie do pana dyrektora Nachuluka, także. Tak, to później będziemy zadawać, okay. Jeszcze pan dyrektor Dziuba i oddam głos panu Jackowi Bójko i każdy z nas będzie miał prawo zadać niejedno pytanie. Dyskusja zapewne będzie. Dziękuję uprzejmie. Panie dyrektorze, pan dyrektor Tadeusz Dziuba, witam jeszcze raz i bardzo proszę, oddaję głos. Słyszy mnie pan? Dzień dobry, jestem słyszany. Tak, tylko troszkę bliżej mikrofonu. Dobrze, dzień dobry państwu. Proszę państwa, jeżeli chodzi o funkcje pomieszczeń dla przedszkoli, one mają specjalne wymagania, ponieważ przedszkola są zakwalifikowane do tak zwanej wymogów pożarowych ZL2. To są szczególne wymagania w zakresie ich spełnienia, ich rygorów. Jeżeli chodzi na ten budynek przy rynku 26, oczywiście tych rygorów budynek nie spełnia. I w zakresie budowlanym, i w zakresie elektrycznym. Więc tutaj jest słuszna decyzja, że jest, jak umowa się kończy, że z tego budynku wychodzimy, ponieważ według nomenklatury Straży Pożarnej ten budynek stwarza zagrożenie dla dzieci, ponieważ dzieci są osobami niesamodzielnymi. Tyle, panie dyrektorze, rozumiem, tak? No nie chciałbym się w szczegóły techniczne... Jasne, dobrze, no bo to są istotne dla tego typu placówek w ogóle oświatowych. Dziękuję bardzo. Oddaję głos jeszcze, proszę bardzo, pan Jacek Bójko, pełnomocnik właścicieli tej kamienicy. Bardzo proszę, słyszy mnie pan? Tak, słyszę bardzo dobrze. Dziękuję za umożliwienie zabrania głosu i udziału w tejże konferencji, w sesji, zebraniu Komisji Oświaty i Wychowania. Proszę państwa, zrozumiałem, że państwo wszyscy dostali pismo, które wczoraj wieczorem wysłałem. Dlatego tak późno i tak krótkie pismo, dowiedziałem się o całej sprawie dopiero w sobotę, zupełnie przypadkowo od znajomych w Lublinie. Nikt wcześniej ze mną ani z właścicielami nie kontaktował się, ani nie sygnalizował, że może nastąpić nieprzedłużanie umowy. Zwłaszcza, że jak wyjaśniłem w tym piśmie, nie chcę za dużo powtarzać, bo pewnie państwo czytali. W zasadzie rodzina, która przed wojną weszła w posiadanie tejże kamienicy, po wojnie została z niej wyrzucona i nie miała żadnego wpływu na to, co się z nią dzieje. Nie miała żadnych dochodów z tego tytułu, a wręcz przeciwnie, musiała ponosić koszty związane z bieżącą działalnością czy remontami, bo one obciążały hipotekę, która została przejęła z powrotem tą kamienicę po roku 91, no jak zmieniły się ustrój w Polsce i umożliwiono przekazywanie własności byłym właścicielom. I przejęła je na zasadach całkowicie ustalonych przez miasto, zgadzając się bez żadnych zastrzeżeń na podane wymiary, podany czynsz, wykonane przekształcenie tego całego lokalu, całej kamienicy na przedszkole. Nie żądając żadnego zadośćuczynienia, zapominając o poprzedniej sprawie. I ten czynsz ustalony wtedy, bo tutaj ja się odnoszę do uzasadnienia
braku podpisywania dalszych umów, które sprowadza się do wysokości kosztów najmu, konieczności prowadzenia remontów i, co już w ogóle dla mnie nie jest zrozumiałe, stanowiska właścicieli w przedmiotowej sprawie. No trudno, z tego państwo radni pewnie nie będą wiedzieli, o co chodzi. Otóż wracając do tego czynszu, ustalona stawka zależała od miasta i była późniejszą konsekwencją z częstym obniżaniem tego czynszu. Na każdą prośbę czy pismo z Rady Miasta spotykaliśmy się co 3 lata, bo taki był wymóg miasta, że dłużej umowa nie może trwać, i takie obniżki czynszu miały po zrobieniu węzła cieplnego i rezygnacji z wynajmowania piwnic w roku 2010, w 2015 kolejne obniżki na prośbę miasta zawsze w dyskusji ustalaliśmy. Ten czynsz, jeżeli państwo nie wiedzą, wynosi obecnie około 13 tysięcy złotych od całego lokalu. 536 obecnie metrów wynajmowanych w centrum rynku za pieniądze, które moim zdaniem są więcej 1/4 czynszu rynkowego. A związany jest ten czynsz głównie z utrzymywaniem tejże kamienicy, wyjątkowo kosztownym, bo jest zabytkiem nieco wysokiej klasy, jedną z najładniejszych kamienic na rynku. No i czynsz rzeczywiście jest wyjątkowo niski, jak widzę, nieporównywalny z obecnie wymaganymi przez nowych właścicieli. Oczywiście dochodzą do tego opłaty za eksploatację, no związane z zużyciem wody, energetyki, zgodnie z licznikami. Druga rzecz, o której się mówi, to konieczne remonty. Nikt nas nie informował w ostatnim czasie o obowiązku jakichkolwiek remontów. Wszystkie remonty po przejęciu kamienicy za setki tysięcy złotych, często przy udziale oczywiście dofinansowania z miasta, od miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonywali właściciele, począwszy od wymiany okien zaraz po przejęciu i o nabyciu własności tej kamienicy, bo trzeba było hipotekę uaktualnić, likwidację, wybudowanie węzła cieplnego, likwidację starej, no bardzo zniszczonej technicznej kotłowni, renowację zniszczonej elewacji frontowej, za którą właściciele dostali najwyższą nagrodę w postaci Złotego Lauru Konserwatorskiego w 2005 roku. No i oczywiście wymianę instalacji elektrycznej na całkowicie nową i wbrew temu, co pan dyrektor Tadeusz Dziuba mówił, także zamontowanie i zrobienie pełnej instalacji przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej w 2009-2010 roku, odebraną przez nich łącznie z automatycznym oddymianiem, z systemem alarmowym, z wyjściami ewakuacyjnymi, no zgodnie ze wszystkimi zasadami, jakie Straż wtedy przekazała i odebrała no 10 lat temu za grube pieniądze. Co więcej, w tym roku, zanim jeszcze się dowiedzieliśmy o sprawie wyprowadzenia, przeprowadziliśmy za ponad 100 tysięcy wpłaconej tydzień temu remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, no, która zapewniła brak jakichkolwiek poprzednio zdarzających się awarii. No i wreszcie ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, no to ten sprawę stosunku właścicieli do stanowiska właścicieli w przedmiotowej sprawie. Jak już wspomniałem, nikt z nami się w tej sprawie nie kontaktował i nigdy nie wspominał o możliwości nieprzedłużania umów. Wręcz przeciwnie, często składaliśmy deklaracje, że z naszej strony do takiego przerwania umowy nigdy nie dojdzie. Dzwoniłem do pani dyrektor przedszkola i do pani z Wydziału Gospodarowania Mieniem, z którą miałem do czynienia, bo w styczniu dostaliśmy informację no, przez dziennik internetowy i od rodziców, między innymi dzieci przychodzących, że jest zamiar przeniesienia przedszkola w inne miejsce. Dzwoniliśmy wielokrotnie, ale nikt oficjalnie nie potwierdził i ani dyrekcja przedszkola, ani urzędnicy z Wydziału Gospodarowania Mienień nie mieli o tym najmniejszego pojęcia. W związku z tym nie bardzo rozumiemy, na czym polega złe stanowisko, czy zła
postawa właściciela, tym bardziej, że jak my zawsze się zgadzaliśmy, uważaliśmy, że, co zresztą potwierdziła pani dyrektor, bardzo dobrze układała się współpraca. Remonty były przeprowadzane, jak pani dyrektor wskazywała, zawsze pokrywaliśmy koszty innych pozostałych drobnych remontów przekazywane w postaci faktur, które wykazywały kwotę do pokrycia i do tej pory nikt nie bez żadnego spodziewania nie informował o tym, że taka umowa może być rozwiązana. Proszę zwrócić uwagę, że jest to bardzo zabytkowa kamienica, droga w użytkowaniu, wymagająca zezwoleń konserwatora zabytków na jakiekolwiek zmiany i dowiadujemy się o tym 6 miesięcy przed zostaniem umowy najmu. Jest to wyjątkowo krótki okres, żeby znaleźć nowego najemcę albo ewentualnego nabywcę, który by utrzymywał obecny stan, zwłaszcza, że po wyrzuceniu z tego Lublina jesteśmy zameldowani wszyscy i mieszkamy w Warszawie, biorąc jeszcze pod uwagę okres pandemii. Zwróćmy uwagę, że ta współpraca wieloletnia doprowadziła żona do tego, że kamienica była w bardzo dobrym stanie przez cały czas. Dzięki naszym nakładom i temu, że była dobrze użytkowana, a nie wynajmowana przez osoby prywatne, daje tą jedną z najładniejszych kamienic na rynku. Nigdy dodatkowo nie zostały uzgodnione żadne zasady wyprowadzenia się przedszkola. To miasto dokonało remontu tej kamienicy, wyodrębnienia kuchni, wyodrębnienia łazienek przedszkolnych, wyodrębnienia szatni przedszkolnej na parterze i zostawienie nas wszystkich z czymś takim w zasadzie uniemożliwia jej szybkie wynajęcie i wiąże się z dużymi kosztami przebudowy czy przystosowania do innej działalności, o które oczywiście będziemy musieli wystąpić. W związku z tym sądzę, że przeniesienie tego w inne miejsce będzie wiązało się z dużymi kosztami i straci ta kamienica dotychczasową ochronę, dopóki się w jakiś nowy sposób tego nie rozwiąże, co z doświadczenia wiemy może trwać dość długo. Dlatego wniosek, jaki my stawiamy, czy prosimy o to, żeby jeszcze chociażby przez jeden okres wynajmu dać możliwość stworzenia jakichś warunków zabezpieczających tą kamienicę, żeby nie niszczała się w przypadku przez zaprzestania uzyskiwania od niej wpływu. Tyle w zasadzie ode mnie w stosunku do wyjaśnień, jakie rodzina czy właściciele chcieli złożyć do uzasadnienia tego wniosku o zmianę lokalizacji przedszkola 26, bo jak mówię, wszystkie te decyzje były dostosowane do wymagań miasta, łącznie z tym, że miasto rezygnowało z wynajmowania pomieszczeń piwniczych czy z używania ogródka, który znajduje się w sąsiedztwie czy z dostępem z przedszkola w ogrodzeniu na terenie całej nieruchomości. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania w związku z tym, bardzo chętnie odpowiem. Natomiast dla nas jest to ogromne zaskoczenie i ogromny kłopot, zwłaszcza, że zawsze wygwarantowaliśmy pierwszeństwo miasta we wszystkich decyzjach i dążność do utrzymywania przedszkola, dopóki miasto będzie się na to godziło, bez zaprzestawania z naszej strony jakichkolwiek działań. Dziękuję za uwagę. Jeżeli są pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo. Ja mam do Pana prośbę, żeby Pan pozostał z nami, bo pytania mogą się pojawić, żeby Pan mógł odpowiedzieć. Była prośba, proszę Państwa, Pan Dyrektor Nachulu chciał jeszcze coś dodać? Halo? To znaczy, proszę Państwa, może nie, może jak będą pytania, nie chciałbym się bezpośrednio odnosić. Dziękuję bardzo. Pierwsza zgłosiła się pani radna Anna Rywka. Proszę bardzo, pani radna, oddaję pani głos. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja, tak jak powiedziałam, mam pytania do pana dyrektora Nachuluka odnoszące się do lokalizacji. Proszę mi powiedzieć, ponieważ budynek Kapucyńska 1A to jest ten budynek za PDT-em. W którym miejscu miałoby się znajdować wejście do tego ewentualnego przedszkola, które miałoby być alternatywą dla Starego Miasta? Pan dyrektor słyszy pytanie, panie dyrektorze. Słyszę, pani przewodnicząca, ale pani prowadzi komisję, nie ja. Więc... Bardzo proszę, panie dyrektorze. Pani radna, wejście będzie od strony parkingu tutaj przy wejściu do głównego budynku PDT-u, tak? Wejście od głównego jest od strony Kapucyńskiej. Trzeba pójść wzdłuż PDT-u
i wchodzimy bezpośrednio. Jest to oddzielne wejście do budynku. Budynek stanowi całkowicie oddzielną nieruchomość, więc wchodzimy bezpośrednio do budynku. Panie dyrektorze, ja bym prosiła o sprecyzowanie. Od strony stron świata. Naprzeciwko fryzjera, który jest. Od strony świata, czyli północnej, zachodniej, południowej. Pani Radna, chyba to jest wschód. Jeśli się nie mylę, to jest właśnie południowy wschód, no nazwijmy to w ten dokładnie sposób. Dokładnie, wejście naprzeciwko fryzjera, który jest na ulicy Kapucyńskiej, jasne. Czyli tak, mówimy przypuszczalnie o powierzchni, która znajduje się na końcu tego parkingu, tak? To są takie niskie budyneczki z dużymi przeszklonymi oknami i przeszklonym wejściem. Czy tak, o tej lokalizacji radę, mówimy? Dokładnie tak, z ulicy Kapucyńskiej widać ten budynek, jest to biała elewacja z dużymi przeszklonymi. Z dużymi oknami. Tak, dobrze. Jest. I przed tymi oknami będzie zlokalizowany plac. No właśnie, gdzie na tym betonowym parkingu miałby być plac zabaw, proszę? Pani radna, po pierwsze parking zostanie ograniczony zgodnie z przepisami, czyli będą zachowane odległości i zgodnie z przepisami, z wymogami na placu zabaw musi znajdować się sztuczna nawierzchnia zapobiegająca poślizgom dzieci, czy najprawdopodobniej ratan lub sztuczna nawierzchnia trawiasta. I te wymogi będą spełnione, dlatego że zgodnie z ofertą i zgodnie z wymogiem przedstawionym przez Wydział Oświaty ma być to plac zabaw certyfikowany i zgodny z przepisami budowlanymi. Jasne. Moje kolejne pytanie, czyli tak, część parkingu zostanie, samochody będą parkowały, a obok będą się bawiły dzieci. Czy dobrze rozumiem? Tak, dobrze pani rozumie. A ochrona środowiska spaliny od razu. Dokładnie. Ja mam świadomość, że właściciel powiedziałem, że ma być to certyfikowany plac zabaw zgodny z wymogami prawa budowlanego. Jeżeli prawo budowlane tego nie zabrania, a wiem, że oferent wstępnie uzgodnił lokalizację zarówno i z sanepidem, jak i Wydziałem Architektury, tą ofertę żeśmy przyjęli. Jasne, to jest, ja rozumiem, że akurat firma, która jest dużą firmą, no jest w stanie dostosować to. Natomiast myślę, że my powinniśmy się chyba zastanowić nad czymś zupełnie innym, to co powiedziała w tej chwili pani przewodnicząca Mach. Co ze zdrowiem tych dzieciaków, bo tego parkingu pan Lalak nie zlikwiduje, nie oszukujmy się, bo to są dla niego pieniądze, bo bierze z tytułu wynajmu jakieś tam środki. Parking jest bardzo popularnym parkingiem, ponieważ jest to jeden z większych parkingów w Śródmieściu, gdzie samochody mogą być trzymane. Czy w kontekście tego, czy my jako odpowiadający za zdrowie i bezpieczeństwo dzieciaków oraz lokalizację przedszkola możemy powiedzieć, że te dzieci nie będą tam narażone na aromat spalin, jak i też na przemieszczające się samochody, no bo wiadomo, jak ludzie jadą samochodami, rozumiem, że to będzie wydzielone, tak? Natomiast czy będzie jakaś rozdzielnia powietrza? Wydaje mi się chyba, że nie. Ja, tak jak mówię, no wiem, jak ten parking wygląda, bardzo często parkując w centrum, tam samochód trzymam. No ja osobiście nie mam przekonania do takiej lokalizacji, szczególnie że no tak jak mówię, no to jest nie do zrobienia, jest tam fajny plac zabaw dla dzieci, bo tam jest po prostu beton w tej chwili. Dookoła jest beton, tam z każdej strony, bo są budynki biurowe z jednej strony, jest ten budynek z tymi dużymi szklanymi oknami z drugiej, później z trzeciej strony jest też budynek z tymi szklanymi oknami, a ponieważ jest to taka literka, jak gdyby zamknięte U, gdzie małe, wąskie wejście jest od strony Kapucyńskiej, a z kolejnej strony mamy zamknięcie wielkim budynkiem starego pedetu. No ja na coś takiego swojego głosu nie dam na za. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dodam pytanie do tego bezpieczeństwa, panie dyrektorze, państwo dyrektorzy do pana prezydenta. Sprawa tych ogromnych okien, światła,
Również w ogóle to nie tylko problem zanieczyszczenia powietrza spalin, bo to jest w ogromnym klinie ruchu, dużego, ogromnego ruchu trasy Kapucyńskiej, Narutowicza, ale także bezpieczeństwa dotyczącego samych sal, prawda, które są, w jaki sposób będą wycienione, no bo muszą być dostępność słońca, no wymaga to dostosowania, czy to też wzięto pod uwagę? Dziękuję bardzo. Ja, pani radna Maja Zaborowska zgłasza się. Pani radna, pozwoli, pan dyrektor odpowie na te pytania i pani będzie jako następna. Dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Bądź ktoś z państwa gości, czy pan prezydent, pan dyrektor może Dziuba odnośnie tych warunków bezpieczeństwa wynikających z hałasu, zanieczyszczenia. Proszę państwa, dzieci wychodzą, bawią się. No, należymy jednak do miasta. Ja dzisiaj słyszałam, w którym problem istnieje zanieczyszczenia, a głównie ten rejon. Tam mamy kamienice, nie wszystkie mają ekologiczne piece również i musimy to także brać pod uwagę. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu dyrektorowi. Bądź państwu gościom. Jeśli pani przewodnicząca. Szanowni państwo, my rozmawiamy o przedszkolu w centrum miasta. Szczerze państwu powiem, że nie bardzo sobie jestem w stanie znaleźć w pamięci miejsce w centrum miasta, które nie jest wybetonowane. Tam mamy rzeczywiście propozycję, żeby przed całym tym budynkiem znajdował się plac zabaw. Ja to na rysunku widziałem, zresztą myślę, że państwu można do jutra taki rysunek przesłać. Powiem państwu szczerze, że no my cały czas wybieramy pomiędzy. No, ta kamienica, ta nowa lokalizacja, mnie się wydaje, że jest akurat w miejscu dosyć zacisznym, ale oczywiście no to jest, proszę państwa, państwa decyzja. Ja tylko zwrócę państwa uwagę na to, o czym mówił pan dyrektor Dziuba, bo tutaj chyba tego nie do końca zrozumieliśmy. Proszę państwa, przed 2 laty zmieniły się radykalnie, ale to naprawdę radykalnie, przepisy dotyczące bezpieczeństwa w przedszkolach. Proszę państwa, nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że z tego, że my w tej chwili, oddając nowy obiekt parterowy, musimy mieć wyjście na zewnątrz z każdej sali. Musimy mieć bardzo specyficzną instalację elektryczną. Powtarzam, to się zmieniło 2 lata temu. Proszę państwa, my budynki, które oddawaliśmy po dużym remoncie 3-4 lata temu, jeśli dzisiaj chcemy je przebudować, to znowu musimy na to wydawać miliony, dlatego że nową instalację elektryczną trzeba wymieniać na jeszcze bardziej nową, dostosowaną do nowych przepisów. Jest, proszę państwa, również bardzo duży problem z drogą pożarową. Ja jedynie zwracam państwa uwagę na to i na sytuację, nie daj Boże, czegoś, bo proszę państwa, no, ja chciałbym, żebyśmy się też dobrze rozumieli. My oczywiście w imieniu pana prezydenta przedstawiamy państwu propozycję, ale podkreślam, to jest propozycja. Oczywiście ta odpowiedzialność no tutaj spada również na państwa, bo my oczywiście nie musimy żadną miarą podejmować decyzji dotyczącej szukania nowej lokalizacji. Ja w związku z tym mam pytanie do państwa takie, czy w związku z tym będziemy wymagali od właściciela obecnego wśród nas pięknej kamienicy przy rynku 12, będziemy wymagali dostosowania jej do obecnych norm przeciwpożarowych, bo rozumiem, że tak. To możecie państwo zapytać pana dyrektora Dziuby, ile by to kosztowało. Pan dyrektor ma to policzone. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Nachuluk jeszcze zapewne. Bardzo proszę, dziękuję panie prezydencie. Jeżeli, panie dyrektorze, proszę bardzo, oddaję głos. Jeżeli mi współprowadzący udostępnią możliwość udostępnienia, państwu pokażę projekt, który został złożony, może będzie nam łatwiej rozmawiać. A w międzyczasie, dobrze, już spróbuję państwu udostępnić. A w międzyczasie, proszę państwa, momencik, tylko muszę znaleźć. W międzyczasie postaram się państwu
powiedzieć, jeżeli chodzi o parking. Już oferent, proszę Państwa, na dzień dzisiejszy parking składa się możliwość zaparkowania około 70-80 samochodów. Już w momencie składania oferty został zmniejszony parking do 40 samochodów. Proszę Państwa, tak mniej więcej będzie wyglądało przy szkole. Czyli tutaj... Panie dyrektorze, proszę strzałką wskazać ten budynek. Tutaj. Nie wiem, widzicie Państwo moją rączkę? Tak. To jest ten budynek, proszę Państwa. Tu mamy Kapucyńską, wejście, tu mamy Bedet. Tu mamy planowany plac zabaw. Jak Państwo widzicie, już tu nawet na rysunku są zachowane odległości od miejsc parkingowych. Zgodnie z przepisami jest to 7 metrów kwadratowych. Tu część tych miejsc parkingowych zostało pokazanych. Tak samo jak i odległość od budynku teatru 10 metrów. To w kwestii tej, Pani Przewodnicząca, co Pani mówiła, naświetlenia, bo plac zabaw również musi być naświetlony. Tu mamy stronę południową, tu mamy stronę wschodnio-południową w części. No i oczywiście to, co pani dyrektor Dumkiewicz mówiła, tu jest przedstawiona ta wersja bez jadalni, bo Wydział Oświaty zastanawiał się, czy w okresie pandemii na dzień dzisiejszy nie korzystamy z jadalni. Dzieci jedzą w swoich salach, żeby ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia. To jest przedstawiony jeden z wariantów. Gdzie mamy, proszę bardzo, wejście, pokój dyrektora, sanitariaty do również oddzielnego korzystania, szatnia. Tu mamy wariant tego pomieszczenia zabawowego, pokój logopedy. Tu będzie w całości ściana przeszklona, tak samo tu będą. No i oczywiście po stronie doświetleń od strony tej południowej, południowo-wschodniej mamy 5 sal z sanitariatami dla dzieci, komunikacja wewnątrz budynku, korytarze i oczywiście to, co mówiłem, z każdej sali, proszę bardzo, tutaj są wyjścia. Jedna sala tylko nie posiada bezpośredniego wyjścia na plac zabaw, ale ma również wyjście na zewnątrz. Jeżeli chodzi o Państwa, i ta komunikacja, która obsługuje budynek wewnątrz, tak jak Państwo tu widzicie, kompletnie nie jest połączona z budynkiem, znaczy nie ma tu, jest ściana, nie ma żadnego ściana. Pani Ani Rywki, Pani Radna, ja na dzień dzisiejszy mogę bazować tylko jedynie na oświadczeniach, które zgodnie z przepisami oferent nam złożył, zresztą każdy oferent to składa, że jest to zgodne z wymogami dla przedszkoli. Natomiast ja zadam, może odpowiedzią będzie troszeczkę retoryczne pytanie, to jest to, co Pan Prezydent powiedział. Proszę mi pokazać w centrum miejsce, gdzie dzieci nie będą narażone na wpływ smogu, a generalnie na wpływ zapachów, jak to Pani określiła, samochodowych. Ja takiego miejsca nie znam. Proszę wziąć pod uwagę, że jeszcze nie tak dawno, dosłownie 70 czy 100 metrów dalej, wynajmowaliśmy przedszkole u sióstr na Rutowicza i tam również plac zabaw był umiejscowiony, gdzie samochody były niedaleko i ruch na Rutowicza Kapucyńskiej też był niedaleko. Proszę wziąć pod uwagę, że dzisiaj mamy stan taki, że ulica Kapucyńska jest ulicą ślepą, kończy się na deptaku Krakowskie Przedmieście, więc ja mogę tylko powiedzieć Państwu, że mamy w aktach, w ofercie oświadczenie oferenta, który stwierdza, że zarówno plac zabaw, jak i
cała nieruchomość i przedstawiony nam załącznik do oferty są zgodne z prawem budowlanym i zgodnie z wymogami sanitarnymi i PPOŚ obowiązującymi w dniu dzisiejszym dla przedszkoli i przebywania stałego dzieci. Czy nie wiem, czy zostawić jeszcze ten widok, że Państwo radni mieli przez moment? Myślę, że zostawię to. Pani przewodnicząca powie, w którym momencie to zdjąć. Dobrze? Możemy się w ten sposób umówić. Dobrze. Jeśli będę miała z każdym z Państwa radnych i gości kontakt głosowy, bo jeżeli nie będzie, to będzie problemem, bo wtedy nie będę widziała zgłoszeń. Dobrze, teraz bardzo proszę. Ja tylko, panie dyrektorze, odnośnie tego smogu. No jest troszeczkę inna sytuacja, jeśli chodzi o przedszkole Urszulanek. To było z tyłu na zapleczu, dużo dalej od ulicy Narutowicza, wokół, obok ogrody. I natomiast parking z kilkadziesiąt, 40 albo i więcej samochodów ma to do siebie, że generalnie praktycznie można powiedzieć cały czas ktoś przyjeżdża, ktoś wyjeżdża, uruchamianie powoduje dodatkowe wydzielanie spalin. To nie jest sytuacja tożsama z poruszaniem się pojazdów i po ulicy Narutowicza i usytuowaniem placu zabaw, który miał miejsce w przedszkolu prowadzonym przez Urszulanki. Myślę, że pan się ze mną zgodzi, bo wszyscy wiemy, jak funkcjonują parkingi. Dziękuję. Pani radna nie widzę, ale myślę, że słyszymy. Pani radna Maja Zaborowska. Pani radna. Jestem, słychać mnie? Tak, słychać. Bardzo serdecznie. Ale pani radna, może pani będzie łaskawa wyłączyć wizję, bo głos się urywa, żeby pani była bardziej słyszalna. Tak, nie jestem słyszalna, tak? Dobrze, już. Teraz już lepiej, tak. Dobrze. Panie prezydencie, jakiś czas temu, jeszcze nie znając propozycji ostatecznej lokalizacji, wystosowałam interpelację do pana prezydenta. Tam zawarłam, myślałam wtedy większość argumentów przeciwko zmianie tej lokalizacji ze Starego Miasta. Dzisiaj usłyszeliśmy jeszcze jeden, moim zdaniem, niebagatelny o jednak jakiejś odpowiedzialności miasta w stosunku do najemcy, z którym byliśmy związani niezależnie od tego, kto był u władzy od, no z tego, co udało mi się ustalić, 56 roku, to jest 65 lat, jak to przedszkole znajduje się na Starym Mieście. Ale jakby nie będę podnosiła z powrotem tych argumentów i zwrócę się do, myślę, pana dyrektora Nachutka głównie, z kilkoma pytaniami dotyczącymi kosztów przyszłego wynajmu. Jaka przyszłego i obecnego? Jaka jest konkretnie kwota za metr kwadratowy tego przyszłego najmu i obecnego? Bo tutaj słyszeliśmy o 43 tysiącach netto, 70 tysiącach w przypadku tej drugiej oferty, a 13 tysiącach w przypadku tego, co miasto obecnie płaci za naprawdę piękną lokalizację. Drugie moje pytanie, czy jest negatywna opinia Straży Pożarnej obecnie, z którą możemy się zapoznać odnośnie użytkowanego obecnie budynku. Czyli rynek 12. Tak, rynek 12. Chciałam się jeszcze dopytać taką kwestię, ponieważ zapytanie ofertowe, z tego co sobie przypominam, dotyczyło również przeniesienia przedszkola numer 4. I co się takiego wydarzyło, że pierwotnie ta nowa siedziba miała obejmować oba przedszkola, a z tego co rozumiem i z tego co czytamy w uchwale uzasadnieniu, teraz odnosimy się jedynie do przedszkola numer 26, które wydaje mi się, że lokalizację ma nieporównywalnie lepszą, znaczy stan budynku i miejsce, w którym się znajduje, niż przedszkole numer 4. No i jeszcze raz zwrócę uwagę, że zabieramy jednostkę, która znajduje się, przenosimy ją do Śródmieścia. No tak jak podnosiłam to wielokrotnie, uważam, że przedszkola, żłobki powinny znajdować się blisko miejsca zamieszkania naszych mieszkańców. Mogą to być jednostki małe. Aczkolwiek no nie do końca
powiem szczerze, przekonują mnie te argumenty, które tutaj zostały wyartykułowane. Jeżeli jeszcze mówimy o placu zabaw, jeżeli mówimy o terenach zielonych, no to obecnie dzieci praktycznie codziennie mają blisko zarówno Błonia, tamtejsze place zabaw. No, już nie będę wracać do historii, że taki plac zabaw znajdował się też przy samym przedszkolu, obecnie już dłuższy czas go nie ma. W związku z tym bardzo bym prosiła o te dane przede wszystkim, no i ewentualnie będę sobie, pozwolę się jeszcze dopytać później w trakcie dyskusji. Dziękuję. Ja mam jednak do pana dyrektora Nachuluka prośbę. Panie dyrektorze, no milej się patrzy na ekran, jak się widzi państwa radnych i gości. Także jeśli może pan na razie pytań nie ma, jak będą, to później wrócimy. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan dyrektor Nachuluk. Panie dyrektorze, słyszy mnie pan? Jestem, tak, słyszę. Bardzo proszę. Proszę państwa, ja się odniosę tylko do pytań, które leżą w mojej kompetencji, więc odpowiem pani radnej, że po pierwsze, jeżeli chodzi o koszty, to jest 59,90 za metr kwadratowy stawka czynszu i 9,50 stawka za opłaty eksploatacyjne. Natomiast mówiąc jeszcze o czynszu przedszkola na Starym Mieście, bardzo proszę dodać rocznie, pani radna, w granicach waha się około 65 tysięcy koszty eksploatacyjne miesięcznie, które ponosimy, a które w tej nowej propozycji będziemy mieli w ramach tych 9,50, bo to jest również istotne. To jaki jest obecnie za metr kwadratowy koszt? Pani radna, ja tylko mówię, za metr kwadratowy obecnie jest około 13-14 tysięcy na Starym Mieście plus koszty eksploatacyjne, które płaci bezpośrednio przedszkole, czyli jest w budżecie oświaty. I na przestrzeni 2018 koszty łącznie z remontami, których nie powinniśmy wykonywać, było ponad 64 tysiące, prawie 65, w 2019 64 tysiące i w 2020 po zwróceniu uwagi przez mój wydział dla pani dyrektor szkoły i tam się już nie pojawiły przedszkola, nie pojawiły się remonty, było 54 tysiące złotych, dlatego że zgodnie z umową remonty leżały po stronie właściciela, a tak jak sam właściciel podnosi w piśmie skierowanym do państwa radnych, miasto partycypowało w tych remontach. Jeżeli chodzi o dlaczego zmieniono ofertę, pani radna, myślę, że pan prezydent panach bardziej odpowie, natomiast w poniedziałek odbyło się spotkanie panów prezydentów z panem dyrektorem Dziubą i ze mną i tam zapadły pewne strategiczne decyzje, ale tu nie chciałbym wchodzić w kompetencje pana prezydenta Banacha. Myślę, że pan prezydent Banach odpowie, dlaczego zmieniono zapytanie z 10 do 5. Zaznaczam, że obaj oferenci wyrazili zgodę na pomniejszenie ilości oddziałów. Co do straży pożarnej, ja tylko powiem, że momencik, jeżeli znajdę, to za chwilę to... Może trochę doda pan dyrektor Dziuba. Ale jeszcze bym chciała się dopytać, czyli mógłby pan dyrektor podać roczny koszt wynajmu łącznie z tymi kwotami dodatkowymi dla nowej lokalizacji i dla starej lokalizacji? Ale nowa lokalizacja ma tylko te koszty, które podałem, pani radna. No, ale myślę, że jeżeli je sumujemy i sumujemy te koszty, które pan podał, to i tak wyjdzie na to, że stara lokalizacja jest tańsza. Pani radna, tak, oczywiście, ale standard budynku jest całkiem inny i to chcę pani powiedzieć, w 2019 roku, myślę, że to pani dyrektor powinna bardziej powiedzieć państwu, bo ja nie mam tej wiedzy, bo pani dyrektor, mimo że umowa obowiązywała, że powinna się zwracać do właścicieli,
kierowała do nas pisma lub do Wydziału Inwestycji. Między innymi dotyczyło to pęknięć w łazience na całym budynku. Tak samo w kwietniu 2019, nie wiem czy zostało to usunięte, była decyzja sanepidu dotycząca pewnych prac również, które były po stronie właściciela. Dodatkowo, proszę Państwa, bo nie powiedział o tym Pan Dyrektor Dziuba, to w kontekście PPOŚ, Pani Radna, zgodnie z pismem, które Pan Dziuba, jak prowadziłem postępowanie w zakresie ewentualnego zakupu tej nieruchomości, zaznaczył, że po pierwsze w zakresie obowiązujących przepisów PPOŚ brak wydzielenia klatki schodowej, palne materiały na drodze ewakuacyjnej, drewniane stropy na pierwszej i drugim piętrze, więźba dachowa niezabezpieczona pod względem PPOŚ. To w zakresie, jeżeli chodzi o PPOŚ, natomiast czy były zalecenia, czy nie, to myślę, że pan dyrektor przedszkola lub pan Dziuba, bo to są ich kompetencje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan prezydent chyba chciał coś dodać, nie? Jeżeli nie, to pana dyrektora Dziuba, proszę o uzupełnienie. Znaczy ja chciałbym dużo dodać, jeśli można, pani przewodnicząca. Znaczy, jeszcze, szanowni państwo, no jedna uwaga ogólniejsza jest taka, że mnie się wydaje, że rozmawiamy o różnych rzeczach, bo przedszkole, ja myślę sobie, jest po to, żeby bezpiecznie wychowywać nasze dzieci. No na pewno przedszkole nie jest po to, żebyśmy mieli ładną kamienicę na Starym Mieście. Mnie się wydaje, że to jest tutaj istotne nieporozumienie między nami. Proszę Państwa, bezpieczeństwo dzieci, no, zmuszacie mnie Państwo do mówienia rzeczy, których tam tak naprawdę nie chciałbym mówić, bo może nie ma takiej potrzeby. Panie prezydencie, nie zmuszamy. Państwa, drewniane stropy, no Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, jakie to jest zagrożenie pożarowe. No szanowni Państwo, przecież no wiecie Państwo doskonale, że Straż Pożarna nigdy w życiu, gdyby ten budynek był nowy, nie przyjęłaby nam takiego budynku. No wąska klatka schodowa, drewniana, trzy kondygnacje. Proszę Państwa, my rozmawiamy o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. Wspólnie tę odpowiedzialność podejmujemy. Ja wiem, że właściciele w ten budynek inwestowali, że tam została wykonana instalacja przeciwpożarowa i tak dalej. Zgoda. Proszę Państwa, czego ja się obawiam? Ja Państwu powiem, czego ja się obawiam, bo wydaje mi się, że nie są Państwo przekonani do tej nowej lokalizacji. Zostawicie Państwo mnie z tą lokalizacją na Starym Mieście. I teraz pytanie, czy będziecie Państwo ode mnie wymagali, żebym podpisał bez pytania Straży Miejskiej, Straży Pożarnej o zdanie, czy też mam mieć pełną zgodę Straży Pożarnej? To jest istotne, proszę Państwa, pytanie, bo powtarzam jeszcze raz, my rozmawiamy o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci. My, jak Państwo wiecie, i tu już przechodzę do tego drugiego pytania, my robimy w tej chwili wszystko, żeby wyprowadzać przedszkola z tych miejsc, które nam się wydają niezbyt bezpieczne. Owszem, był pomysł, żeby w tej nowej lokalizacji umieścić dwa przedszkola. To przedszkole ze Starego Miasta i przedszkole ze Szkoły Podstawowej nr 24 przy ulicy Niecałej. To przedszkole jest, przypominam, trzyoddziałowe. Natomiast dotarły do nas opinie z przedszkola, zwłaszcza opinie rodziców, mówiące o tym, że przedszkole ma bardzo zintegrowany zespół, który stanowi no, pewną zamkniętą całość, który przez lata pracował na taką, a nie inną jakość pracy i że dobrze by było, gdybyśmy tego przedszkola nie zamykali czy przekształcali, ale po prostu w całości przenieśli w inne miejsce. Nie zmienia to faktu, proszę Państwa, i to jest kolejna rzecz, którą chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy już po rozmowach z dyrekcją 7 Liceum Ogólnokształcącego,
zamierzamy, i to już takie polecenie otrzymał też pan dyrektor Dziuba w kontekście przygotowania projektu budowlanego. Chcielibyśmy, żeby to liceum, które jest bardzo słabo obciążone, jak państwo wiecie, a budynek jest w bardzo dobrej kondycji, chcielibyśmy, żeby na dole w tym liceum zafunkcjonowało duże przedszkole, do którego przenieślibyśmy w 2022 roku przedszkole z ulicy Niecałej oraz przedszkole, również w fatalnym stanie, przedszkole z ulicy Bronowickiej 3. Takie mamy w tej chwili plany. Panie prezydencie, sekundę. Pani radna cały czas ma rękę do góry. Pani radna, jak pan prezydent skończy, oddam głos. Dobrze, przepraszam, panie prezydencie. Proszę bardzo, bo powiedziałam, że widzę, żeby nie było... Takie mamy w tej chwili, szanowni państwo, plany. Powtarzam jeszcze raz. Nam oczywiście chodzi, powtarzam to po raz kolejny, o bezpieczeństwo tych dzieci. Tym odpowiedzialnością za to bezpieczeństwo, proszę państwa, dzielimy się wspólnie. Naprawdę, proszę mi wierzyć, to nie jest dla nas łatwa decyzja związana z tym, że tak jak mówi tutaj pani radna Zaborowska, przedszkole, które istnieje od lat 50., mamy zamiar przenieść. Z drugiej strony, proszę państwa, my, i to już każdy z państwa, nie bez względu na to, jak długo ma tutaj, jak długi ma staż w samorządzie, wie, że my przenosimy jednostki oświatowe z bardzo różnych powodów. A to nam się właśnie budynek gdzieś tam wyczerpał swoje możliwości, a to okazuje się, że jakaś jednostka oświatowa jest potrzebna bardziej w innym miejscu. Robimy to, proszę państwa, i też nie chciałbym tutaj wprowadzania takiej atmosfery, że występujemy przeciwko historii tego miasta, bo powtarzam jeszcze raz, wybieramy różnego rodzaju wartości. Wydaje nam się, że bezpieczeństwo dzieci jest w tej chwili najważniejsze i że ta nowa lokalizacja to bezpieczeństwo zapewni. Powtarzam jednak jeszcze raz, to państwo podejmujecie decyzję. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo, panie prezydencie. Kto z państwa jeszcze? Pani dyrektor, proszę państwa, ustalimy kolejność. Pani dyrektor Ewa Dumkiewicz zgłasza się. Kto z państwa dyrektorów? Później była pani radna Maja Zaborowska, następnie pan Jacek Bójko i pani Ania Rywka. Na razie taka kolejność. Bardzo proszę, oddaję głos pani dyrektor Ewie Dumkiewicz, sprawcę. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie prezydencie, szanowni państwo. Patrząc na ten biały budynek w kształcie literki L, o której państwo mówią, z pełną świadomością chcę podkreślić, że właśnie takie powinny być przedszkola. Małe, kameralne, z możliwością wyjścia dzieci na plac zabaw. Natomiast, proszę państwa, trudno jest w Lublinie, poza dzielnicą w zasadzie LSM-y, znaleźć takie przedszkole, gdzie obok nie będzie ruchu pojazdów. Proszę zobaczyć chociażby całe osiedle Felin, gdzie mamy przedszkola w blokach, gdzie obok przejeżdżają samochody. Proszę państwa, proszę zobaczyć przedszkole przy ulicy Szmaragdowej. Owszem, wydawać by się mogło, że jest w środku osiedla. No nie do końca. Wszyscy podwożą dzieci do olbrzymiego przedszkola i jest parking przy przedszkolu dla mieszkańców z dwóch bloków. Wobec powyższego wydaje mi się, że ten argument, o którym mówiła pani Ania Rywka, no nie jest tutaj takim istotnym. Dla mnie ważne jest to, że jest to budynek, który jest, proszę państwa, budynkiem parterowym, który naprawdę będzie zapewniał bezpieczeństwo. Natomiast z punktu widzenia lokalizacji jest to w moim przekonaniu bardzo dobra lokalizacja, bo to nie jest tak, że ten budyneczek jest tak bardzo blisko i od razu sąsiaduje z tymi ruchliwymi ulicami, które państwo wymieniali. Więc chciałabym podkreślić tutaj i ten kształt tego budynku i jednocześnie to, co pokazywał państwu pan dyrektor Wydziału Mienia,
to, co ma być w środku, że naprawdę spełnia standardy i wymogi dla wychowania przedszkolnego dzieci. Poza tym przedszkole znajduje się w bliskiej odległości od pięknego Placu Litewskiego. Dzieci mogą spacer odbyć na Stare Miasto. W związku z powyższym, no to nie jest tak, że nie będą mogły zapoznawać się z historią, bo w moim przekonaniu to nie tylko sąsiedztwo i położenie przedszkola decyduje o tym, jakie jest wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności z tego zakresu. I my powinniśmy właściwie chyba dążyć do tego, żeby właśnie o takim standardzie mogły powstawać przedszkola. Ja oczywiście nie wchodzę w sprawy, które dotyczą spraw związanych z oferentami, etc. Natomiast patrzę na to w obiektywny sposób. Naprawdę piękne miejsce i piękny budyneczek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Teraz proszę o głos pani radna Maja. Tak? Taka była kolejność. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że oczywiście bardzo cenię te wszystkie uwagi i pana prezydenta, ale czuję się troszeczkę nieswoją w takiej sytuacji, że my, i myślę, że nie tylko ja jako radni, w przeciągu nawet nie całego miesiąca, tylko praktycznie tygodnia dowiadujemy się i jest zwołana nadzwyczajna sesja, że przedszkole, które funkcjonuje w zagrożeniu pożarowym i teraz mówi się o tym, że albo decydujemy o tym przeniesieniu, albo jesteśmy współwinni i mamy się czuć ewentualnie w jakiś sposób szantażowani moim zdaniem jednak zagrożeniem pożarowym, w jakim te dzieci przebywają. Wydaje mi się i tego powinniśmy chyba od siebie wszyscy oczekiwać, że będziemy takie dyskusje na temat właśnie pewnej strategii, ale też i tego, no właśnie takiej lokalizacji, zmiany lokalizacji, ale sytuacji, w której się znajdują jednostki oświatowe, przeprowadzali z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy chcemy jak najlepiej dla edukacji i dla oświaty naszych dzieci. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo jakby to abstrahując, że troszeczkę się czuję taka dociśnięta, jakby rozumiem te argumenty, rozumiem te stropy, rozumiem, że nie ma takiej opinii negatywnej Straży Pożarnej na ten moment. Nie wiem, jeżeli jest, to jeszcze raz proszę o jasne wyartykułowanie tego. Ale chciałam się dowiedzieć o jedną kwestię, ponieważ pan dyrektor na polu w trakcie swojego pierwotnego wystąpienia pierwszego wypowiedział takie zdanie, że przedłużenie umowy, o ile będzie taka potrzeba. I tutaj w kontekście znowu tej strategii i mówienia o tym, że jednak będzie poszukiwanie nowej lokalizacji, może właśnie w liceum numer 7, czy nie planujecie również państwo znowu kolejnego przeniesienia tego przedszkola za, no nie wiem, na przykład 2-3 lata? Ponieważ znowu przenosimy z jednego wynajętego miejsca do drugiego wynajętego miejsca. No i pytanie, jaka jest perspektywa czasowa, bo mówimy tutaj, że tak, za 4 lata, jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy przedłużać. No więc chciałabym też o tę perspektywę się zapytać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, następny był pan Jacek, tak? Pani radna, czy można się też coś spytać? Radny Drog. Panie Zdzisiu, ustaliłam kolejność i pan będzie jako czwarty w tej chwili. Kto z Państwa był trzeci? Pan, panie Jacku? O ile pamiętam, ja miałem być po pani Mai Zaborowskiej. Mam krótkie tylko wyjaśnienia na uwagi, które pan dyrektor z panem prezydentem zwracali przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci. Proszę mi wierzyć, Straż Pożarna odebrała wykonane pełne zabezpieczenie przeciwpożarowe według projektu wskazanego przez nią, przez firmę, która robiła, i nie było żadnego sygnału do tej pory, że cokolwiek szwankuje w tym wyposażeniu. Jest tam i oddymianie automatyczne, i drzwi przeciwpożarowe zamykane, ścieżki ewakuacyjne, oznakowania, zbiornik zraszający o odpowiednim ciśnieniu, które trzeba było przenieść dlatego na trzecie piętro. W zasadzie do dzisiaj nikt nie zwracał uwagi na jakiekolwiek problemy z bezpieczeństwem i zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
Druga rzecz, którą chcę wyjaśnić, umowa wyraźnie określa, że wynikające z bieżącego działania jakiekolwiek uszczerbki czy jakiekolwiek remonty wykonuje przedszkole, a substancję budowlaną dba wynajmujący. Tym niemniej wszystkie przekazywane mi rachunki za takie drobne naprawy, łącznie z tym pęknięciem muru, o którym mówił pan dyrektor, ja osobiście odebrałem i pokryła rodzina, łącznie z ekspertyzą, która wskazywała, że nie niesie to żadnego niebezpieczeństwa i w zasadzie, jeżeli sobie przypomnę, nie jestem przygotowany w postaci dowodów. Zawsze jak miałem przedstawione jakieś rachunki za prace wykonywane w przedszkolu, pokrywałem te rachunki z dochodu, czy ze środków rodzinnych. Jeszcze wracając do dyskusji o niebezpieczeństwie świeżym powietrzu i ruchu ulicznego, proszę zwrócić uwagę, pewnie Państwo wszyscy wiedzą, że najlepszą lokalizacją jest jednak rynek, bo tam ruch samochodów jest bardzo mocno ograniczony, a pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem na miejscu, to była wymiana starego pieca, który dość mocno zaczął atmosferę, na węzeł ciepły, z którego dodatkowo jeszcze korzysta sąsiednia biblioteka. A rachunki, jakie są za to ponoszone, wynikają ze zużycia licznikowego wody, elektryczności, prądu i opłaty śmietnikowe, na co oczywiście właściciel nie ma wpływu. No dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Ja jeszcze uzupełnię, panie dyrektorze, bo ja rozumiem, że pan się odnosił do tych badań, które były przeprowadzone w 2010 roku, o czym już pan mówił. Natomiast do pana dyrektora Dziuby o uzupełnienie. Czy na ten moment, czy teraz to, o czym było mówione, o stropach, o innych, są aktualne te wszystkie badania i warunki pepeszowskie, czy nie? Dosłownie dwa zdania, panie dyrektorze. I oddam głos za chwilę pani radnej Ani Rywce i później pan radny Zdzisław Drozd. Panie dyrektorze, jest pan obecny? Jestem. Już państwu wyjaśniam, że w ostatnich dwóch latach nastąpiła bardzo duża zmiana w zakresie wymogów tych pożarowych. Łącznie z wymianą instalacji, to co pan Bójko mówił, że tam 10 lat wymieniał, to już jest przestarzała i w tej chwili już jest niedopuszczona. Dobrze, dziękuję bardzo. Oddaję głos pani Ani Rywce, bardzo proszę. Halo, pani Anna Rywka. Pani Aniu, to oddam głos panu Zdzisławowi radnemu, a pani będzie w następnej kolejności. Bardzo proszę, pan Zdzisław Drozd. Dziękuję za głos. Chciałbym, żeby przypomnieć, kto jest tym oferentem z ulicy Kapucyńskiej 1. Ja sobie przypominam, jak niedawno Rada Miasta podejmowała uchwałę, żeby tam wzmożyć ruch i komunikację, żeby udostępnić do PEDET-u, no, żeby tiry mogły tam wjeżdżać. I nawet rada podejmowała taką uchwałę, żeby tam to umożliwić, ten z tyłu wjazd. Jak pytaliśmy się, czy to w ogóle w centrum miasta jest dobry pomysł, otrzymaliśmy informację, że oczywiście tak, bo właściciel musi ewentualnie jeszcze jakby zrobił remont, musi mieć tam właśnie pełny dojazd. Jeśli chodzi o tutaj tą kwestię pożarową, no ja chciałem powiedzieć, że jest wiele jednostek i wiele przedszkoli, które nie spełniają nowych standardów, chociażby to, że z każdej sali nie ma wyjścia po prostu na zewnątrz. Natomiast nie znaczy, że wszystkie przedszkola likwidujemy albo przenosimy, bo po prostu nie ma jakby takiej możliwości. Jeżeli wydadzą nowe przepisy, to ja sobie nie przypominam, żeby, a mogę wskazać przedszkola, które nie mają wyjścia, żebyśmy wybijali tam nowe otwory i wstawiali drzwi, żeby dzieci mogły z każdej sali wychodzić na zewnątrz. Ja myślę, że tutaj, jak już blisko 70 lat to przedszkole jest bezpieczne, więc nie twórzmy tutaj jakichś takich historii, że tam dzieci będą aż tak strasznym niebezpieczeństwie, skoro te wymogi pożarowe są spełnione. Dla mnie tutaj to przedszkole jest blisko 600 metrów. To, które państwo oferują, jest trochę ponad 600 metrów, więc tutaj ja do końca nie rozumiem. Tym bardziej, że wydaje mi się, że postępowanie w
stosunku do dotychczasowego najemcy, który wynajmuje to przedszkole Rynek 12, jest trochę nieetyczne. No po prostu o niczym nie był informowany. Niektórym dajemy 3 lata na wyprowadzenie się albo na jakieś remonty, a tutaj po prostu nagle informacja spada na właściciela, który przez wiele lat bardzo dobrze współpracował z przedszkolem i z miastem i nikt się o nic nie pyta, tylko go wywalamy, bo tu on dostaje 13 tysięcy, ale miasto woli płacić 43 tysiące. A pan dyrektor mówił, te opłaty eksploatacyjne, energia elektryczna w tym nowym ewentualnie przedszkolu też będą opłacane dodatkowo przez miasto. Więc też to, co mówiła pani dyrektor przedszkola, więc tutaj też pewną tradycję tego przedszkola, przywiązanie rodziców, przywiązanie dzieci, wydaje mi się, że to też powinno być tutaj trochę brane pod uwagę, a nie w trybie szybkim, natychmiastowym, praktycznie pół roku robimy wypowiedzenie. Nie wiem, czy to z tego powodu jest nadzwyczajna sesja, bo jeśli tak, to naprawdę zupełnie niepotrzebnie, bo wydaje mi się, że rok czy dwa można to przedłużyć, tym bardziej, że w mieście może dojść do takich sytuacji, że w śródmieściu, że to przedszkole będzie mogło funkcjonować. Nie wiemy, czy do końca szkoła 24, nie wiem, jak wiem, że tam jest bardzo mały nabór po zmianach, jeśli chodzi o obwody szkolne. Duża część odeszła do szkoły do 18 dzieci i tam jest coraz mniej dzieci jakby w tej szkole przy ulicy Niecałej. Tu jeszcze się otwiera możliwość przy ulicy Zamojskiej w liceum w tak zwanej siódemce, więc tutaj pewne możliwości po prostu mogą jeszcze się wytworzyć. Przypomnę... To nie Zamojska, tylko Farbiarska, panie. Farbiarska, no ale ja to wysiadają wszyscy na Zamojskiej, jak idą do szkoły. No. Ale przypomnę, że tutaj też, prawda, zlikwidowaliśmy szkołę na Podwalu. Nikt wtedy nie myślał, że może by się tam przydało przedszkole, zlikwidowaliśmy kolejny budynek oświatowy i nie ma problemu. I tutaj raptem chcemy po prostu komuś, że tak powiem, żeby 43 tysiące dostawał miesięcznie, a tu gdzie płacimy 13, to jest to niewygodne. Także bardzo proszę, bo tak nie dosłyszałem, kto jestem oferentem, tym bardziej oferta oczywiście 3 maja została odrzucona, bo pewnie tam za daleko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Proszę państwa, może teraz poproszę o odpowiedź. Kto z państwa, przepraszam, że tak powiem, na ochotnika, państwa gości, pan prezydent, pan dyrektor na Hulu. Znaczy ja odpowiem, pani przewodnicząca, że do 20 szkoły, jeśli pani przewodnicząca... Bardzo proszę, pani dyrektor. W tej chwili uczęszcza 281 uczniów, ale też pan radny, wieloletni Komisji Oświaty, pan radny Zdzisław Drozd doskonale wie o tym, że w tej szkole właśnie funkcjonuje przedszkole numer 4. I też panie radny, co do szkoły podstawowej numer 12, bo pan wywołał temat, a ja po prostu czuję potrzebę ustosunkowania się do tego, ponieważ ten projekt był przygotowany między innymi w moim... Pani dyrektor, przerwano pani głos. Pani dyrektor, halo? Pani dyrektor, przerwano głos, za chwilę zadzwonię do pani. Funkcjonowało gimnazjum... Pani dyrektor, proszę, halo, słyszy mnie pani? Gimnazjum numer 12 zostało przeniesione do 7 liceum ogólnokształcącego i funkcjonowało przez czas, dopóki po prostu oczywiście była młodzież. Natomiast proszę państwa, też musimy sobie powiedzieć o tym, że placówkami, które wymagają modernizacji nakładów, są przedszkola. I to, że przy ulicy Farbiarskiej liceum staje się mniejsze
I to, że przestrzeń na dole chcemy wykorzystać dla potrzeb przedszkoli, wydaje mi się, że jest bardzo zasadne, bo musimy pamiętać, że w pobliżu znajdujące się przedszkola, tak jak to, o którym mówił pan prezydent Mariusz Banach, przedszkole przy ulicy Bronowickiej jest w bardzo złym stanie. Więc wobec powyższego na pewno w tej przyszłości przygotowana zostanie przestrzeń na potrzeby tego przedszkola. Natomiast, proszę Państwa, my musimy wiedzieć o tym, że te zmiany, które są dokonywane, to są z wielu powodów. Po prostu tak. Po pierwsze, zmienia się sytuacja demograficzna, o czym Państwo doskonale wiedzą. Po drugie, zmienia się struktura organizacyjna poszczególnych szkół, co również wymusza szereg zmian, które są istotne i konieczne do przeprowadzenia. Stąd my nie jesteśmy w stanie 10 lat wcześniej zaplanować na tyle stabilnej sieci, żeby potem w tej sieci, proszę Państwa, nie dokonywać zmian. Zmiany co roku są po prostu wynikiem następstw i demografii oraz zmian miejsca zamieszkania rodzin. Bardzo dziękuję. Było jeszcze pytanie dotyczące pełnego kosztu, bo jak ja zrozumiałam, to za metr 59 ileś i 9,50 eksploatacja, czyli to prawie 70 zł. Czy rzeczywiście tak jest, panie dyrektorze? Do pana dyrektora Nachuluka. Może ja po kolei zacznę odpowiadać, więc proszę Państwa, najpierw może zacznę od końca i sprecyzuję od razu to, co Pan Radny Drozd powiedział. Panie Radny, nie prawdą jest to, że płacimy za eksploatację tu i tu. Ja podkreślałem na początku, może po prostu nie było słychać albo niewyraźnie coś powiedziałem, że w tej nowej lokalizacji, jeżeli do niej dojdzie, będziemy płacili tylko za energię elektryczną. Tylko. W opłatach eksploatacyjnych mamy ogrzewanie, wywóz śmieci, wody ciepłej, dostarczanie zimnej, odprowadzanie ścieków, korzystanie z parkingu, z placu zabaw, ich utrzymanie. Dodatkowo mamy co 4 lata generalny remont i co rok, poczynając od trzeciego roku, malowanie części. Natomiast tu tego nie mamy. I tu. Ale panie dyrektorze, przepraszam, że wejdę. Ale to jest do tego czynszu za to 9,50 za każdy metr dodatkowa opłata. To jest w ramach tych 9,50. To jest w ramach tych 9,50. Więc nie można twierdzić, tak jak pan radny powiedział, że też będziemy tam ponosili opłaty eksploatacyjne. Nie, proszę państwa, to mamy w ramach tego ryczałtu 9,50 za metr. To jest kwestii sprostowania. Jeżeli chodzi. Ja mówiłem o opłacie energetycznej i faktycznie, panie dyrektorze, nie ma tam parkingu przy przedszkolu numer 12, więc tego nawet nie ma co porównywać. Ale nie ma wielu rzeczy, panie radny, ja nie porównuję. Ja stwierdzam fakty. Nie chciałbym, żebyście państwo przeinaczali to, co powiedziałem, i to bez pretensji, bez jakichś uwag osobistych, panie radny, tylko po prostu prostuję, żebyśmy nie powtarzali czegoś, czego nie ma. Następnie było też pytanie, że jest jakieś nieetyczne postępowanie wobec właściciela. O tym też mówiła pani radna Maja, mówiąc o odpowiedzialności wobec najemcy. Także pani radna Maja Zaborowska mówiła o 4 latach jakiegoś wypowiedzenia. Pani radna, źle pani zrozumiała, może niewłaściwie, bo po pierwsze ta nowa, jeżeli chodzi o nową... wypowiedzenia. Ja mówiłam o tym, że pan dyrektor powiedział, że przedłuży taką umowę, o ile będzie taka potrzeba. Dość mocno to... Pani radna, nie. Ja mówiłem o zawarciu tej nowej umowy, jeżeli państwo wyrazicie zgodę. Nie mówiłem o przedłużeniu obowiązującej umowy na rynek 12. To żeśmy się źle zrozumieli. Mówię o nowej lokalizacji. Boję się, że po prostu nie zostanie przedłużona i to przedszkole zostanie przeniesione znowu gdzie indziej.
A nie, to pani radna, to może nie powiedziałem tego. Warunki wynegocjowane, jest to umowa 10-letnia. 10-letnia, 4 lata, za 4 lata mamy generalny remont. Może gdzieś tu było jakieś przekłamanie, natomiast proszę państwa, to co powiedziałem, to też jest istotne. Zostały przerwane negocjacje. Poszła pierwsza rekomendacja do państwa prezydenta, do pana prezydenta i do Wydziału Oświaty. Teraz w rękach państwa jest, czy będziemy dalej prowadzili negocjacje. Gmina Lublin do niczego się jeszcze nie zobowiązała. Natomiast jeżeli chodzi o nieetyczne postępowanie wobec właścicieli, proszę państwa, to nie jest prawdą. Ja bym chciał powiedzieć, że co 3 lata przedłużamy umowę i to państwo właściciele ciągle nam sygnalizują, że będą z tą nieruchomością starali się w inny sposób nią zagospodarować. W innym mam tu na myśli pozbycie się własności. To nastąpiło, proszę państwa, w jakimś stopniu potwierdzenie tego. Państwo złożyli nam w maju ofertę zakupu. Fakt, że takim przesłaniem, że chcieliby, żeby dalej tam funkcjonowało przedszkole, że chcieliby, żeby to kupiło miasto na ten cel. Oczywiście jak najbardziej, ale proszę państwa, zawieramy tą umowę co 3 lata, dlatego że po pierwsze jest problem z tym przedszkolem i to wielokrotnie pan prezydent o tym mówił i pan dyrektor Dziuba w zakresie bezpieczeństwa i dostosowania. To wynika również z tych prac, które pan Jacek Bójko jako przedstawiciel właścicieli ciągle robi i dostosowuje. I to jest prawdą. Panie Jacku, nie usłyszał pan z moich ust nigdy, że współpraca źle się układa, bo skłamałbym, tego nigdy nie było, ale również i miasto wychodzi bardzo do przodu. Następna rzecz, proszę państwa, skoro jest umowa zawarta na 3 lata, jest przewidziany roczny okres wypowiedzenia w tej umowie, czyli możliwość wypowiedzenia tylko w drugim roku, więc no proszę nie mówić, że nieetycznie postępujemy. Każdy najemca, który wynajmuje dla miasta swoją nieruchomość, ma konkretny okres wypowiedzenia. Tu umowa się kończy, mamy 30 dni na oddanie nieruchomości i się rozstajemy. To nie jest tak, że jest nieetyczne postępowanie, bo konkretnie wiemy. Natomiast to, że pan nie został zawiadomiony, nie, proszę pana, bo nie ma takiego obowiązku. Ja dzisiaj jako Wydział Gospodarowania Mieniem, który ma z panem zawarty umowę, nie może pana oficjalnie zawiadomić, bo po pierwsze nie mamy decyzji organu, który jest właściwy do przeniesienia siedziby przedszkola. Jeżeli taka decyzja zapadnie, zostanie pan powiadomiony. Natomiast również w umowie nie mamy takiego obowiązku. Mimo to, jeżeli taka decyzja zapadnie, powtarzam, zostanie pan zawiadomiony lub, nie wiem, jeżeli będzie taka decyzja, rozpoczniemy być może negocjacje na następny okres. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o pytanie, nie, chyba na wszystkie odpowiedziałem, bo o kwocie. Nie pytałem, kto jest właścicielem nieruchomości przy Kapucyńskiej. Tak, przy Kapucyńskiej już panu mówię, jest to Lalak Nieruchomości, Sylwester Lalak. Dziękuję bardzo. Wszystko zrozumiałe. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, radnych, pan prezydent Mariusz Banach, bardzo proszę. Szanowni państwo, to czego się najbardziej obawiałem w tej dyskusji zafunkcjonowało wreszcie, to znaczy tworzenie przekonania, że chcemy zabrać komuś, żeby dać swoim. I proszę państwa, ja naprawdę sobie takiego myślenia tutaj nie życzę. Ja daję państwu słowo honoru, że nigdy w życiu nie rozmawiałem z żadnym z oferentów i na wszelkie sposoby bronię się, co pan dyrektor potwierdzi, przed uczestnictwem w jakichkolwiek negocjacjach. Proszę państwa, to ja znam te wszystkie plotki, one w gazetach się też pojawiają i przykro mi, że się pojawiają na Komisji Oświaty, bo ja państwu przypominam, że zdaniem dziennikarzy to zupełnie kto inny miał wygrać te negocjacje i właściwie to już było postanowione. Dziennikarze to wiedzieli już ładny czas temu. Dzisiaj państwo znowu rzucacie takie sugestie,
Rzeczywiście w ten sposób, proszę Państwa, trudno jest dyskutować. Naprawdę trudno jest dyskutować. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o to, czy my możemy oczekiwać tego, że ten plac zabaw, o którym mówiła pani radna, że go zabezpieczymy jakimiś pergolami, to oczywiście, że tak, to jest poza dyskusją, tam może być zielono, możemy tego oczekiwać i tę państwa uwagę przyjąć. Natomiast, szanowni państwo, my naprawdę tutaj nikogo nie chcemy szantażować. My mamy plan sukcesywnego wychodzenia z tych budynków, które odbiegają od obecnego prawa budowlanego. Sukcesywnego, bo tak jak mówi pan radny Drozd, tych budynków mamy rzeczywiście sporo i chcemy po kolei z tych budynków wychodzić. To jest, proszę państwa, jedyny powód tego, dla którego się z państwem spotykamy i taką propozycję państwu składamy. Powtarzam jeszcze raz, no, można tę dyskusję zamknąć bardzo szybko takimi sugestiami, jakie tutaj między wierszami zgłasza pan radny Drozd. Wtedy rzeczywiście w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, bo proszę państwa, my nic nie zrobimy. My nic nie zrobimy, dlatego że ilekroć będziemy się chcieli zabrać z jakiegoś budynku wynajmowanego, który jest ruiną, będziecie państwo mieli obiekcje co do tego, że chcemy dać swoim, a zabrać jakimś porządnym ludziom. Ja tę sugestię pana radnego rozumiem, powtarzam, dla mnie ona kończy dyskusję, bo na tym poziomie ja absolutnie nie mam zamiaru z państwem w ten sposób rozmawiać. Ona jest, naprawdę ta uwaga pana radnego Drozda była potwornie nieuczciwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Proszę państwa, ja mam wielką prośbę. Chciałabym państwa prosić o w miarę już kończenie tej dyskusji. Niemniej jednak nigdy nie dążę do tego, żeby komukolwiek zabrać głos, ale chciałabym zapytać w tej chwili, pan Jacek jeszcze chwilę się zgłaszał, ale kto z państwa radnych, ile osób jeszcze chce zabrać głos? Pani Maja jeszcze raz prosiła, tak? Nie, Ania cały czas się zgłasza. Aha, pani Ania, czyli pani Ania i pan Jacek, czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Rozumiem, że będziemy zmierzać ku końcowi, jeśli chodzi o dyskusję nad przedłożonym szanownej komisji projekcie. Bardzo proszę, pani radna Anna Rywka i pan Jacek i będziemy, myślę, tą dyskusję kończyć. Bardzo proszę o krótkie już wypowiedzi. Proszę bardzo. Dziękuję serdecznie pani przewodnicząca. Ja wrócę do swojej wcześniejszej wypowiedzi, czyli ciągle kwestii bezpieczeństwa, więc tym razem ciężar mojego pytania przesunę na dotychczasową siedzibę, czyli na ulicę Rynek. Proszę mi powiedzieć, czy te wymogi, które są stawiane czy przez Straż Pożarną, czy przez Sanepid, związane są z dużymi kosztami? Rozumiem, że te koszty miały być po stronie właścicieli. Czy właściciele są w stanie dostosować budynek do tych wymogów, czy też jest to kompletnie niemożliwe? Rozumiem też to, co powiedział pan prezydent Mariusz Banach, że dążymy do tego, aby obiekty edukacyjne były w nowoczesnych budynkach spełniających olbrzymie wymogi, jakie stawiają nam wszelakie instytucje przyjmujące takie budynki. Natomiast no, jeżeli już mamy funkcjonujący obiekt, no to czy tego obiektu nie można dostosować w sposób satysfakcjonujący zarówno względy bezpieczeństwa, które są najważniejsze, jak i też satysfakcjonujący właścicieli dotychczasowej tej nieruchomości? Czy coś nie dałoby się z tym zrobić? Bo tak jak mówię, mam świadomość tego, że w centrum miasta jest bardzo ciężko znaleźć lokalizację. Rozumiem też, że budynek ten w kształcie litery L, gdyby był budynkiem osamotnionym, a nie zabudowanym dookoła kamienicami, byłby na pewno idealnym budynkiem. Natomiast ja przypomnę, ten budynek jest przyklejony do innych budynków, które są dookoła tego budynku i znajduje się on na zabetonowanym parkingu, na którym non-stop jeżdżą samochody. Wiem, że na ten moment nie ma alternatywy, bo
jest znaleźć w Śródmieściu, ale czy nie można by było znaleźć jakiegoś bezpiecznego rozwiązania pośredniego, uwzględniającego interesy wszystkich stron? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani radna. Jeszcze oddam panu Jackowi, jeżeli tu później odpowie pan dyrektor Dziuba, myślę, i będziemy na tym kończyć. Proszę bardzo. Panie Jacku, mam prośbę, żeby w miarę krótko. Tak, będę starał się, jeżeli mogę powiedzieć panu dyrektorowi na sformułowanie, jakie użył. Mianowicie co 3 lata rzeczywiście się spotykamy i zawsze jestem proszony o zapewnienie, że nigdy nie zrezygnujemy z wynajmów, bo w na Starym Mieście nie ma żadnej możliwości innej ustanowienia przedszkola. Natomiast wszystkie warunki umowy i wbrew pozorom nie roczny, a 8-miesięczny, żeby zdążyć przed naborem okres wypowiedzenia, możliwość 3-letniej umowy narzuciło miasto. Od początku twierdząc, że nie ma prawnej możliwości dłuższego najmu. Tu widzę, że może być najem 10-letni. No, w związku z tym jeszcze raz powtarzam, po tylu latach współpracy i warunkach, jakie miasto samo wybrało, no, zwracam się z apelem, zresztą sformułowanym, żeby dać przynajmniej jakiś rok czasu, żeby znaleźć jakiegoś innego najemcę, żeby zadbać o tą kamienicę, bo ją trzeba cały czas utrzymywać. Jest zbyt cenną rzeczą dla miasta Lublina, nie dla nas w końcu, żeby zostawić ją samotnie na przykład na rok bez możliwości wynajmu, ogrzewania i szukania najemcy, pod którego konto będzie się to przebudowywać, też nie wiadomo za jakie pieniądze. No tylko tyle chciałem powiedzieć i jeszcze raz podziękować za umożliwienie wzięcia udziału w tej sesji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłasza się jeszcze pan radny Zbigniew Ławniczak, ponieważ nie zabierał głosu. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja mam pytanie do pana poprzednika, który wypowiadał się. Pan mówił, że Straż Pożarna odebrała ten budynek bez zastrzeżeń. Czy Straż Pożarna przy odbiorze jest, znaczy no, odbiór jest pod jakieś przeznaczenie, znaczy budynek sam jako sam, no to wiadomo jest odebrany. Czy w tych zapisach jest, że ten budynek ma być przeznaczony na przedszkole konkretnie? To jest jedno pytanie. Ale proszę sprecyzować, o który budynek pan teraz pyta? Czy ten z zamiarem wynajmu, czy ten, tak, w którym obecnie jest? No w tym, który obecnie, no bo pan chce, żeby przedłużać jeszcze jakieś funkcjonowanie, dobrze, przedszkola w tym, dziękuję, budynku jeszcze na rok. Ja przypomnę tylko państwu, że my taką sytuację mieliśmy z owego czasu z Teatrem Andersena. I teatr warunkowo miał przedłużane, też na Starym Mieście, bo mówię przez analogię. Miał przedłużane co roku, w końcu przyszedł taki moment, że niestety no, musiał opuścić zacne mury, piękne mury, piękny kultowy obiekt. I tu nie chodzi o to, żeby komuś uniemożliwić funkcjonowanie działalności gospodarczej, a dzieciom, prawda, też zabrać przedszkola, która w tym rejonie, bo faktycznie macie państwo rację, w tym rejonie nie ma nowych budynków przystosowanych tak sensu stricte do działalności takiej. Natomiast, żeby nie było takiej sytuacji, że pan dostanie umowę, a za chwilę trzeba będzie to przedszkole zamykać właśnie bo będzie tutaj akurat naruszone będą przepisy PPOSZ. I stąd moje pytanie, czy Straż Pożarna akurat co do przeznaczenia tego obiektu wydała opinię pozytywną, że tam ma być zlokalizowana taka placówka, czy nie? I to jest kluczowa chyba sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Myślę, że tutaj najbardziej wiarygodną wiedzę ma dyrektor Dziuba. Panie dyrektorze, jest pan? Bo pan ciągle mówi o tych warunkach. Panie dyrektorze. Tak jak wspominałem, gro przepisów zmieniło się 3 lata temu. I tak jak na przykładzie Domu Pomocy Społecznej, który się spalił i dwie kondygnacje instalacji elektrycznej były w stanie nienaruszonym, Komenda Wojewódzka nie wyraziła zgody na pozostawienie instalacji. I tutaj jest ten sam przypadek, że pomimo, że były 10 lat temu, odbiór był pozytywny, to według stanu, jeżeli chodzi o przepisy na dzień dzisiejszy, to stwarza ogromne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, będziemy kończyć, ale panie Jacku... No padło konkretne pytanie, dlatego chcę odpowiedzieć.
No bardzo proszę, ale to już ostatnie. Dobrze, no bardzo proszę. Tak, w momencie, kiedy już przedszkole istniało cały czas, zmieniły się przepisy przeciwpożarowe i straż wydała zalecenia, co należy zrobić, akceptowała projekt przygotowany przez wskazaną firmę, odebrała całą te nowoczesne, na ówczesne czasy, nie wiem, że się zmieniło, instalację przeciwpożarową, umówiłem w szczegółach, co tam było, i do tej pory nigdy nie miała żadnych zastrzeżeń ani warunkowego dopuszczenia, a nikt nie poinformował właścicieli, którzy w końcu nie muszą o tym wiedzieć, że te przepisy się zmieniły, chociaż 3 lata temu podpisywaliśmy umowę na tenże okres. No to tylko tyle. Zawsze staramy się dostosować jak najbardziej można do wymogów, jakie się zmieniają i są przedstawiane, i nigdy z tym problemu ani sygnału, że coś jest nie tak, nie było. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, na tym, jak widzę, dyskusja została zakończona, za co dziękuję pięknie. Ja tylko dodam, proszę Państwa, dlatego, że przewidziałam tą dyskusję dość długą, bo ona już, jakby te informacje pojawiły się wcześniej, i dobrze, że zorganizowałam posiedzenie komisji dzisiaj, a nie jutro, bo prawdopodobnie gdyby to było jutro, to sesja by się rozpoczęła bardzo, bardzo późno. Także dziękuję pięknie, dziękuję również panu Jackowi, a państwo dyrektorzy jeszcze czekają. Przystępujemy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia przedszkola nr 26 w Lublinie. Projekt powyższej uchwały określony na druku nr 1013/1. Proszę Państwa, mamy już ankietę i bardzo proszę Państwa radnych o opinię w powyższej, dotyczącą powyższego projektu. Ja mam. Halo? Proszę Państwa. Wynik głosowania jest następujący. Wszyscy z Państwa wzięli udział w głosowaniu. 4 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujące, czyli remis, tak? Komisja nie wydała stanowiska opinii. Pani Renato? No nie wydała pozytywnej opinii, Pani Przewodnicząca. No nie wydała właśnie pozytywnej, bo za i przeciw równa liczba głosów. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. W takim razie do Pana Jacka informacje, jeśli Pan ma czas i przyjemność, to może Pan uczestniczyć, a jeżeli nie, to podziękuję Panu pięknie, bo temat drugi to jest też 26, ale szkoły, więc... Dziękuję bardzo. Prezydenta i panią później dyrektor Ewę Dunkiewicz sprawkę o przedstawienie. A proszę dlatego, pomimo iż mamy w aktówkach te projekty, ponieważ podobnie jak poprzedni, no te projekty się pojawiły, obradujemy w nadzwyczajnym trybie, sesja nadzwyczajna, więc komisja również, więc dlatego o to bardzo proszę. Proszę bardzo, panie prezydencie. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Tutaj rzeczywiście kilka słów wyjaśnienia się państwu należy, tym bardziej, że państwo znacie nasz poprzedni pomysł dotyczący budynku oświatowego znajdującego się przy ulicy Krochmalnej po dawnym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6.
Proszę Państwa, kilka rzeczy nam się pozmieniało i w związku z tym przychodzimy do Państwa z takim nowym projektem, który Państwo dzisiaj się na to zgodzicie, to zaczniemy go realizować, choć tak naprawdę on dotyczy rzeczywistości nieco dalszej. Chcemy jednakże z Państwem dzisiaj ten temat omówić. Proszę Państwa, kilka rzeczy się zmieniło. Po pierwsze, no, pojawiła się potrzeba, tak nam się wydaje, to też Państwa opinia tutaj jest istotna, pojawiła się potrzeba stworzenia w Lublinie Szkoły Mistrzostwa Sportowego dla dwóch dyscyplin sportu, dla piłki nożnej i dla piłki ręcznej dziewcząt. Prawdą jest to, że jak Państwo doskonale wiecie, na obiektach dawnego LKJ-u ma powstać ośrodek, który ma zajmować się szkoleniem w tych dwóch dyscyplinach sportu. No, pojawia się chyba taka potrzeba. Powtarzam jeszcze raz, to wszystko ma charakter warunkowy. Też chcemy, powtarzam jeszcze raz, Państwa tutaj pytać o zdanie. Z całą pewnością potrzebne jest to, żeby tym młodym ludziom stworzyć szkołę mistrzostwa sportowego. Jeżeli, proszę Państwa, zakładamy, że w Lublinie mamy mieć piłkę nożną i piłkę ręczną w najwyższej klasie rozgrywkowej, to zdajemy sobie sprawę z tego, że zbudowanie dzisiaj poważnego klubu sportowego bez szkoły mistrzostwa sportowego jest praktycznie niemożliwe, bez takiego bardzo rzetelnego kształcenia młodzieży. Chcę Państwu powiedzieć, że taką szkołę mistrzostwa sportowego ma w tej chwili Łęczna i tak naprawdę to Łęczna zbiera dzisiaj ten kwiat młodych piłkarzy. Jeżeli mówimy o tej dyscyplinie sportu, Rzeszów ma dwie takie szkoły mistrzostwa sportowego w zakresie piłki nożnej. W Lublinie jeszcze nie ma i wydaje się, że jeśli rzeczywiście istnieje jakaś wizja budowy piłkarskiego motoru, to moglibyśmy w ten sposób tę wizję wspomagać. Oczywiście obowiązek kształcenia młodzieży i tak na nas spływa, natomiast pomysł docelowy jest taki, że młodzi ludzie, którzy będą do tej szkoły mistrzostwa sportowego należeli, to znaczy chłopcy piłkarze i dziewczynki piłkarki ręczne, że będą rano mieli zajęcia na obiektach właśnie powstających na LKJ-cie, potem pójdą do szkoły i wrócą na zajęcia sportowe. Teraz pytanie, dlaczego ten budynek, bo jak Państwo wiecie, my Szkołę Mistrzostwa Sportowego próbowaliśmy kojarzyć z 20. Liceum Ogólnokształcącym, które znajduje się na ulicy Tumidajskiego. Już w tym roku, to znaczy w tym roku szkolnym, który będzie od września, chcemy tam otworzyć pierwszą klasę oddziału Mistrzostwa Sportowego, a w przyszłym roku, kiedy rzeczywiście, jeśli powstaną te obiekty na terenie LKJ-u, my to wszystko mówimy w trybie warunkowym, wtedy powoływalibyśmy do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która zajęcia wydaje nam się najlepiej, gdyby miała w budynku przy ulicy Krochmalnej, bo jeśli byśmy tam zorganizowali te zajęcia Szkoły Mistrzostwa Sportowego, wtedy no nie musielibyśmy organizować dojazdu, które również jest naszym obowiązkiem. No, my mamy Szkołę Mistrzostwa Sportowego na przykład w zakresie pływania dzisiaj przy ulicy Wojciechowskiej, jak Państwo doskonale wiecie, i tam organizujemy transport codziennie tych młodych ludzi, dowozimy i odwozimy na Aqua. Oczywiście było tak w czasie niepandemicznym, ale teraz też zresztą dowozimy, bo te zajęcia można organizować. Tego dowozu chcemy uniknąć, stąd pomysł wykorzystania budynku przy ulicy Krochmalnej. Jak Państwo wiecie, z tego budynku korzysta już od roku ubiegłego, w małym zakresie oczywiście, bo tam w tej chwili znajduje się, jak Państwo wiecie, szkoła technik hotelarz z liceum feterów i do września taka sytuacja będzie miała miejsce.
Natomiast korzysta z tego budynku również szkoła podstawowa nr 26, która na co dzień, jak Państwo wiecie, pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, głównie z dzieciami ze spektrum autyzmu. Panie Patrzycie. Może teraz będzie lepiej. Tak. Teraz lepiej? Halo. Tak, lepiej. Proszę Państwa, i teraz a propos szkoły podstawowej nr 26. No, tam się sytuacja zmieniła również. Po pierwsze dlatego, że przeprowadziliśmy w tym budynku termo... Panie prezydencie, znowu ucieka głos. Najładniejszy budynek na Starych Bronowicach. W związku z tym... No, prawdą jest też to, że dochodzą do nas głosy z tej społeczności, że nie bardzo chcą się zabierać w tej chwili z tej szkoły i trochę to, szczerze mówiąc, rozumiemy z jednej strony. Z drugiej strony, ja nie ukrywam, proszę Państwa, my mamy w głowie takie marzenie i też tym marzeniem chcemy się z Państwem dzielić, mając nadzieję, że wspólnie jak kadencji zrealizujemy. Marzy nam się taka sytuacja, że z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej otrzymamy środki na to, żeby przy ulicy Wyścigowej zbudować wielkie centrum dla dzieci i rodziców, centrum rehabilitacyjno-edukacyjne dla dzieci i rodziców, które mają specjalne potrzeby. Nie wiemy jeszcze, jakie dzieci, z jakimi potrzebami chcielibyśmy tam umieścić, ale wydaje mi się, że to jest dla nas jakiś, no i dla szkoły podstawowej nr 26 bardzo ważny kierunek myślenia i działań, dlatego że w ogóle, jak Państwo wiecie, no te nasze szkoły specjalne znajdują się w tej chwili w takich sobie warunkach. Nie wszystkie, bo oczywiście to, czym dysponuje szkoła podstawowa nr 26, budynek przy ulicy Kurantowej, jest budynkiem XXI wieku. Ale no, niektóre z tych obiektów są naprawdę w sytuacji trudnej. Stąd to nasze marzenie, żeby przebudować właśnie ulicę Wyścigową i tam umieścić jak najwięcej, łącznie właśnie z centrum rehabilitacyjnym, z opieką wytchnieniową dla rodziców i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym dlatego, że we wszystkich naszych oczekiwaniach związanych z nową perspektywą finansową wpisujemy ten projekt jako centrum edukacyjno-rehabilitacyjne. Chcemy uzyskać na nie 27 milionów euro. Mam nadzieję, że zachęcę też Państwa do tego, żebyśmy o te środki się gdzieś ubiegali. Stąd proszę Państwa docelowo, żeby zakończyć ten mój przydługi wywód. Docelowo pomysł mamy taki. W budynku przy Krochmalnej będziemy powoli starali się umieszczać Szkołę Mistrzostwa Sportowego, która kształciłaby chłopców w piłce nożnej i dziewczynki w piłce ręcznej. Oczywiście to miejsce, które w tej chwili oddaliśmy Szkole Podstawowej nr 26, nadal by dla tej szkoły pozostało. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest dla nas docelowa sytuacja, no bo Szkoła Podstawowa nr 26 funkcjonuje w tej chwili w trzech obiektach. To oczywiście nie jest sytuacja normalna i tak jak mówię, chcemy z niej powoli wychodzić. Ale tutaj w tym wymiarze plan mamy taki, chcemy z Państwem o tym rozmawiać dzisiaj, dlatego że do tego wszystkiego musimy również przygotować odpowiedni montaż finansowy, ale również rozmawiać z rodzicami i rozmawiać ze środowiskami sportowymi. Tyle z mojej strony. Myślę, że Państwo dyrektorzy również chcieliby na ten temat coś powiedzieć. Pani dyrektor Ewa Dumkiewicz na pewno. Oczywiście, panie prezydencie, są Państwo dyrektorzy zarówno szkoły, liceum numer 20 i pani dyrektor szkoły numer 26. Także udzielę głosu po kolei panią dyrektor Ewę Dumkiewicz. Sprawkę, bardzo proszę. I później Państwo dyrektorzy. Proszę bardzo, Pani Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo.
Ta dodatkowa lokalizacja 20 liceum ogólnokształcącego oznacza, że swoją główną siedzibę liceum będzie miało przy ulicy Tumidajskiego. Natomiast tylko i wyłącznie klasy, jeśli będzie taka wola i zgoda rodziców, które są profilowane sportowo, bądź oddział mistrzostwa sportowego, który został zaplanowany do utworzenia na rok szkolny 2021-2022, będą korzystać z obiektu przy ulicy Krochmalnej. Czyli tak naprawdę na ten pierwszy rok to będzie faktycznie możliwość skorzystania przez szkołę tylko i wyłącznie z trzech klas. Warunki dla dzieci ze szkoły podstawowej nr 26 absolutnie się nie pogorszą. 54 wychowanków ze szkoły podstawowej nr 26 w tej chwili kształci się w budynku na Krochmalnej, natomiast całe piętro, 8 sal lekcyjnych zajmowane jest, o czym mówił pan prezydent Mariusz Banach, przez zespół szkół ekonomicznych. Czyli proszę państwa, nie nastąpi pogorszenie warunków dla dzieci z autyzmem, które korzystają z tego obiektu. Natomiast istotnie bardzo dobre warunki zostaną stworzone dla naszych przyszłych sportowców, ponieważ ich odległość od boisk, które mają powstać po dawnym LKJ-cie do siedziby szkoły będzie bardzo niewielka, co bez wątpienia będzie dużym atutem dla rozwoju sportu. Bardzo dziękuję. Halo, dziękuję bardzo pani dyrektor. I ja jeszcze proszę o zabranie głosu pana dyrektora Szuleja, przepraszam imię. Pan dyrektor ma na imię. Krzysztof, bo raczej nie używam samych nazwisk. Panie dyrektorze, ja chciałabym, żeby pan również wypowiedział się w tej sprawie. Przypomniał nam, ilu tych uczniów jest, ile tych klas, jak pan to widzi. I wyjaśnienie także jednak, bo jest tu mowa w uzasadnieniu, że to ma być już uruchomione w przyszłym roku. Czyli w tym obecnym następnym szkolnym. Znowu gdzieś się spina głos. Pani Renato, proszę technicznie zadziałać. Państwo radni, widzę pan Zdzisław Drozd, panie radny, później pan Piotr Choduń, to później po kolei państwo dyrektorzy. Panie dyrektorze, oddaję panu głos, pan dyrektor Krzysztof Szulej. Witam jeszcze raz gorąco i bardzo proszę. Panie dyrektorze, mikrofon proszę włączyć. Nie słyszymy pana. Teraz już chyba dobrze, prawda? Tak. Czy już mnie dobrze słychać? Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Witam panią przewodniczącą. Witam wszystkich państwa. Cieszę się, że mogę być tu obecny i przedstawić stanowisko mojej szkoły wobec tego zagadnienia, o którym dyskutujemy. W naszej szkole te klasy są profilowane, są prowadzone już od 5 lat, najpierw w szkole podstawowej, w gimnazjum, w tej chwili już drugi rok w liceum. W tej chwili jest to 2 klasy profilowane, w sumie jest tam 25 chłopców. Na kolejny rok jest planowana kolejna klasa, teraz już nie profilowana, tylko oddział mistrzostwa sportowego. No i jesienią pojawiła się zeszłego roku koncepcja rozszerzenia szkolenia również o piłkę ręczną, czyli stworzenia oddzielnej klasy dla dziewcząt trenujących piłkę ręczną, ewentualnie klasy mieszanej, gdzie chłopcy by trenowali piłkę nożną, a dziewczęta piłkę ręczną. Z tą koncepcją przyszli do mnie panowie kierujący Akademią Piłkarską Motor Lublin. No i ja do tego pozytywnie się odniosłem. Do tej pory chłopcy trenowali na naszych obiektach, czyli na Orliku,
Też przypomnę, że rok temu dostaliśmy panie dodatkowo jeszcze boisko przy Rondzie Berdyckiego. To jesienią, bo to było związane z tymi rozmowami dotyczącymi inwestycji pana Jakubasa, prawda? Oni pomyśleli wtedy o rozszerzeniu właśnie działalności, no i wtedy też pojawiła się kwestia budowy bursy w ramach tego kompleksu, który ma być zbudowany na terenach LKJ-u w okolicy Areny Lublin. No i taki był ich pomysł, żeby w związku z budową bursy spróbować przenieść w pobliże te zajęcia, żeby chłopcy nie musieli z bursy jeździć, prawda, na Kalinowszczyznę i wracać potem na treningi po południu. No tu jest jeszcze mowa w tej całej koncepcji o tym, że panowie zajmując się szkoleniem chcieliby rano organizować treningi, potem lekcji, po południu znowu treningi. No, ja tu mam wątpliwości, powiem szczerze, bo w liceum jest tych godzin powyżej 30 w każdym roku nauczania, czyli 6-7 lekcji dziennie. Czyli gdyby rano robić trening, zaczynać lekcję około 10, to niby te lekcje kończyli około 16-17. Nie wiem, czy jeszcze byliby w stanie te treningi potem organizować. Ja raczej to widzę troszkę inaczej, czyli lekcje od rana gdzieś do 13-14, obiad i zajęcia sportowe po południu, ale to wiadomo, to możemy dyskutować. Natomiast na ten moment ja tutaj widzę takie trzy problemy. Pierwszy problem to jest taki, że w tych naszych rozmowach z panami z Akademii Piłkarskiej pojawiała się data 2022 rok, czyli w tym roku tworzymy tylko klasy mistrzostwa sportowego, która działa jeszcze na Tumidejskiego. Od przyszłego roku byłyby to dwie dodatkowe klasy, czyli piłkarska i że nożni i piłkarki ręczne. I wtedy, mając już te pięć klas, moglibyśmy pomyśleć o przeniesieniu tego do innej lokalizacji. Jest to związane z liczbą godzin po prostu. Wtedy tych godzin byłoby na tyle dużo, że mógłbym część personelu, część nauczycieli przenieść już do tej nowej lokalizacji. W tej chwili przy trzech klasach no jest tu jeszcze problem, ponieważ tak z moich wyliczeń, których dokonałem w ostatnich dniach, wynika, że jednak nikt z nauczycieli właściwie nie mógłby w tym momencie pracować tylko w tej nowej lokalizacji. Musieliby przenosić się z miejsca w miejsce. Akurat te okolice nie są dobrze skomunikowane z moją szkołą. Czy byłby to problem, zwłaszcza, że w tej chwili już wielu nauczycieli nawet w dwóch szkołach pracuje. Więc generalnie tak, jestem powiedzmy zwolennikiem tej koncepcji, natomiast widziałbym to troszkę w późniejszej perspektywie. Dotyczy to też samego budynku, mianowicie z mojego oglądu, tak jak pamiętam moją wizytę, raz byłem na Krochmalnej, wynika, że ten budynek po prostu wymaga dostosowania. W tej chwili pracuje tam szkoła feterów, ale rozumiem, że wyposażenie, które tam jest własnością Zespołu Szkół imienia Feterów i nie wiem, co z tego wyposażenia zostałoby po wakacjach. Ja tak powiem, że w mojej szkole na przykład nie ma papierowej dokumentacji w postaci dzienników lekcyjnych. Wszystko jest w postaci wyłącznie elektronicznej. Wszystkie sale są wyposażone w komputery, jest sieć internetowa w całej szkole. Wszystkie sale mają rzutniki, telewizory dotykowe, ekrany, tablice interaktywne. No i teraz przeniesienie w tym momencie szkoły w inne miejsce, gdzie tego wszystkiego by nie było, no byłoby z jednej strony problemem organizacyjnym, chociażby te dzienniki elektroniczne, z drugiej strony też chodzi o jakość i sposób pracy z uczniami. Zwłaszcza, że oni w okresie kształcenia zdalnego jeszcze się bardziej przyzwyczaili do pracy przy pomocy elektroniki i chyba nie warto w tym momencie z tego rezygnować, no bo to jest jednak sposób kształcenia przyszłości. Także chodzi też o stworzenie jakiejś odpowiedniej atmosfery. W tym momencie trzeba, wiadomo, z rodzicami będzie porozmawiać, także z nauczycielami. Po prostu nie chciałbym, żeby dobieranie kadry do liceum wyglądało w ten sposób, że będę wśród nauczycieli szukał tych ludzi, którzy mają własne samochody.
bo na przykład jedna ilustracja, pani, która uczy polskiego w dwóch z tych trzech klas, jest przewidziana na przyszły rok, ona jeździ autobusem, także ona by musiała 5 dni w tygodniu jeździć w 2 miejsca do pracy, ponieważ w tym momencie etatu dla niej niestety nie byłbym w stanie w tej nowej lokalizacji zapewnić i tak troszeczkę też by było z innymi nauczycielami. No i jest kwestia też porównywania z rodzicami. Jeżeli ci chłopcy zamieszkają w przyszłości w Bursie, no to rzeczywiście będzie to naturalne, że będą mieli w pobliżu miejsce, gdzie będą mogli się i uczyć, i mieszkać, i szkolić piłkarsko. W tej chwili Bursy nie ma. Z tego, co pamiętam z doniesień medialnych, ona dopiero za rok ma być, a ci chłopcy dojeżdżają z całego miasta. Największa ich grupa mieszka w Bursie przy Alei Spółdzielczości Pracy. Do mnie do szkoły właściwie mogą na piechotę w tej chwili przyjść i po lekcjach pojechać na trening. Zresztą część treningów tutaj u nas przy szkole się odbywa. Natomiast gdyby oni rano mieli jechać na Krochmalną, to byłoby to dla nich duże utrudnienie. I myślę, że tutaj też od tej strony z nimi trzeba porozmawiać, czy w tym momencie oni są zainteresowani tym, żeby tam na Krochmalną już w tym momencie przechodzić. Także tak to by wyglądało z mojej strony. Generalnie rozumiem koncepcję i z przyjemnością zaangażuję się w jej realizację. Natomiast uważam, że w szczegółach wymaga to jeszcze przygotowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pani Renato, ja znowu jestem słyszalna dopiero po zakończeniu moich słów. Proszę tam technicznie spróbować to naprawić. Proszę Państwa, jak pani widzimy... Pani bardzo dobrze słyszalna, Pani Przewodnicząca. Bardzo dobrze Panią słyszymy. Ale już w tej chwili chyba jednak naprawiono. Proszę Państwa, Pani Dyrektor Kowalik Bożena. A czy ja mogę, Pani Przewodnicząca Mariusz Banach, czy mogę na słowo? Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, bo ja tutaj chcę dopowiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że tutaj mamy jakieś nieporozumienie. Oczywiście, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że budynek przy ulicy Krochmalnej po pierwsze trzeba dla tych sportowców przygotować. Tak szczerze powiem Państwu, że mam taką nadzieję i takie założenie, że no niekoniecznie my się musimy w to angażować finansowo, to po pierwsze, dlatego chcielibyśmy, żeby pan dyrektor Szule jak najszybciej został trwałym zarządcą tej szkoły, żeby mógł ją do tego zadania przygotować. Oczywiście, że jeżeli chodzi o 3 oddziały, no to może być różnie, tylko że wiecie Państwo, my też wybieramy pana dyrektora Szuleja do tego całego projektu, ponieważ on ma już doświadczenie, o czym mówił, współpracy z klubem. To jest ważne. Powiem Państwu, że to zadanie jest naprawdę trudne i wcale nie wszyscy dyrektorzy lubelskich szkół średnich chcieliby takiego zadania się podejmować. Pan dyrektor Szulej się tego zadania podejmuje, ono oczywiście jest skomplikowane. Nikt nie powiedział i nikt tego nie zakłada wprost, że z całą pewnością od 1 września najbliższego września, że tam zafunkcjonują 3 oddziały, w tym 1 oddział Mistrzostwa Sportowego i dwie klasy profilowane. Nie, proszę Państwa, my chcemy otwierać możliwość. Chcemy otwierać możliwość, bo jak to będzie wyglądało, to się okaże, że tak powiem, w praniu. Oczywiście, że pan dyrektor Szulej tutaj dużo mówi o tej bursie i my też rozumiemy to w ten sposób, że rzeczywiście powstanie bursy w tym miejscu ma sens przeprowadzenia całej operacji. Ja powiem Państwu więcej, bo my oczywiście taką obietnicę mamy i z tego co wiem, to za rok dokładnie ta bursa ma funkcjonować, no ale przecież my nieraz, proszę Państwa, podejmowaliśmy różnego rodzaju współpracy z różnymi podmiotami prywatnymi i teraz też zakładamy, że takiej bursy może nie być i wtedy my po prostu z tej umowy się będziemy wycofywali. Tutaj nikt nie podejmuje decyzji ostatecznych. Chcemy w tej chwili tworzyć możliwości,
a jak nasi partnerzy je wykorzystają, no to zobaczymy. Oczywiście niczego tutaj nie ryzykujemy, niczym nie ryzykujemy. Dajemy jedynie szansę dalszego rozwoju 20. liceum, na czym nam też zależy. Dajemy szansę klubowi piłkarskiemu i klubowi piłki ręcznej do tego, żeby mógł powołać Szkołę Mistrzostwa Sportowego z prawdziwego zdarzenia. Oczywiście, kiedy rozmawiamy na temat tego, jak to będzie zorganizowane już w praktyce, o której dzieci będą miały zajęcia w szkole, a kiedy będą miały zajęcia w obiektach sportowych, no po to właśnie powołujemy dyrektora Szuleja do tego zadania, bo wiemy, że on sobie z tym poradzi. Dziękuję bardzo. Ale ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, jeśli pozwoli pani przewodnicząca. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dziękuję w odniesieniu do wypowiedzi pana dyrektora Szuleja. Panie dyrektorze, zawsze te szczegóły są ustalane później. Po to jest podejmowana uchwała o zamiarze, bo dopiero na jej podstawie można zawiadomić o tym rodziców i inne organy. Po drugie, dziennik elektroniczny, który działa u pana, będzie działał również w innym miejscu. Wszak pani dyrektor Kowalik, która korzysta z pomieszczeń tej szkoły, też ma dziennik elektroniczny, także to nie jest tak, że on tam nie będzie działał. Kwestia, proszę państwa, kolejna. Trudno, jeżeli te plany z Akademią Piłkarską by wyszły, to trudno sobie wyobrazić inną lokalizację. Natomiast no, mi się wydaje, patrząc na sportowców, patrząc na młodzież, która się rozwija właśnie w tym kierunku, dla nich jednak ta bliskość z obiektami sportowymi i dla ich rodziców jest, proszę państwa, z obiektem szkoły ogólnodostępnej jest bardzo istotna. Natomiast też państwo jako społeczność 20. Liceum Ogólnokształcącego powinniście sobie odpowiedzieć na pytanie, czy państwo no, chcecie te oddziały sportowe, czy też nie chcecie, dlatego że państwo powinniście wziąć pod uwagę głos, który dotarł do nas z resortu, znaczy od osób, które zajmują się sportem, i które rzeczywiście są blisko z Akademią Piłkarską Motoru, gdzie po prostu im bardzo zależy na tej odległości. Więc no, takie jak gdyby podchodzenie do całej sprawy, że jeżeli te klasy będą na Tumidajskiego, a nie będą na Krochmalnej, to może spowodować, że no, ci uczniowie być może nie wybiorą tamtej nawet lokalizacji, więc my mamy jeszcze dużo czasu na to, żeby po prostu te wszystkie sprawy, o których pan dyrektor mówi, dograć w wydziale, czy też po prostu no, w spotkaniu z panem dyrektorem Kosowskim. I jestem przekonana, że jesteśmy w stanie dograć. Natomiast no, forum komisji to jest bardzo istotne dla nas. To jest organ, który podejmuje decyzje, ale no, na posiedzeniu komisji nie będziemy rozstrzygać szczegółów. Także my, panie dyrektorze, sobie te szczegóły dogramy wewnętrznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Kosowski, myślę, przysłuchuje się i coś powie na ten temat. Panie dyrektorze, ja już zapowiadam, dobry, że po witam, pani dyrektor dobry, Kowalik udzielę panu głosu i słucham. Jarek Daniewski zastępuje pana dyrektora Kosowskiego. Dzień dobry, panie przewodniczący. To był pan dyrektor Kosowski. Był, ale wszędzie pan dyrektor Kosowski uzgadnia. No dobrze, panie... Jestem, pani przewodnicząca, czuwam, będę mógł z informacji, jak pani mnie odpowiedzi. Jak chcesz, dobrze. Pani poprosi. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja oddam głos za chwilę pani dyrektor. Pani dyrektor Bożenny Kowalik, Szkoły Podstawowej nr 26. Oczywiście przypominając, że prawie rok temu też była sesja nadzwyczajna dotycząca tej szkoły, budynku przy Krochmalnej. No i dzisiaj znowu wróciliśmy do tego tematu. Ja później do niektórych sytuacji się również odniosę, ale bardzo proszę pani dyrektor, udzielam pani głosu. Dzień dobry pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Od razu bardzo przepraszam za mój drżący głos.
ale właśnie 12 lutego poprzedniego roku dyskutowaliśmy wspólnie nad losami dzieci z mojej szkoły. Moja szkoła w tym roku obchodzi stulecie. Jesteśmy największą szkołą w Lublinie, jest nas 271 uczniów. Proszę Państwa, dobra praca moich nauczycieli spowodowała to, że szkoła się rozrasta, że do szkoły przychodzą dzieci z autyzmem. W 2003 roku powstały dwie klasy. Dzisiaj, proszę Państwa, w całej mojej szkole jest 70 oddziałów. Większa część to są oddziały dla dzieci autystycznych. Te dzieci to są dzieci lubelskie, przychodzące z rodzin lubelskich. Są też również 1/3 dzieci, stanowią dzieci z pobliskich miejscowości. Ale trudno sobie wyobrazić, żeby w każdej pobliskiej miejscowości była szkoła specjalistyczna dla dzieci z autyzmem. I gdybyśmy nawet ich nie chcieli przyjąć z tego powodu, to wiecie Państwo, że rodzice znajdą obejścia, bo to są bardzo często pracownicy służby zdrowia, pracownicy urzędu, również miasta czy urzędu wojewódzkiego, pracownicy naukowi, czy osoby zajmujące też znaczące miejsca w Lublinie, a mieszkający poza granicami. Szkoła 26, sam budynek, jest przepięknie usytuowany. Nam bardzo się podobał ten budynek, ale po prostu nie zdołał już spełnić oczekiwaniom tak dużej grupy dzieci. Kiedy żeście Państwo oddali nam budynek na Kurantowej, było 11 oddziałów. Proszę Państwa, dzisiaj jest 23 oddziały. Już nie przyjmuje dzieci do tego budynku. Jest naprawdę wielkie zainteresowanie. A tam są tylko klasy 1-3. Każdego roku, również w ciągu roku przyjmują dużo dzieci ze szkół prywatnych, ze szkół ogólnodostępnych, tych dzieci trudnych, autystycznych. Dzieci z niepełnosprawnością umysłową, lekką czy umiarkowaną. Niestety, jak gdyby wbrew mojej całej miłości do nich, stanowi już tylko cząstkę tej szkoły. Zaczęliśmy starać się o budynek. Po wieloletnim staraniu otrzymaliśmy propozycję budynku przy ulicy Krochmalnej. Ja byłam zachwycona tym budynkiem. Wielkie okna, wielkie korytarze, przestronne sale. Tak, plany były przepiękne, wyobraźnia działała. Dzisiaj rozumiem i uważam, że faktycznie Szkoła Mistrzostwa Sportowego, gdyby zajęła ten budynek, jest to świetny pomysł, bo jest usytuowana bardzo w pobliżu i basenu, i areny, prawda, i za chwileczkę będzie usytuowana w pobliżu pięknego dworca. Tam jest wielkie boisko, duże sale. Na pewno będzie wymagała mniejszego nakładu finansowego niż przystosowanie do mojej szkoły. Natomiast był już projekt taki i pomysł, żeby przy naszej szkole dobudować pawilon. Pierwsze jakieś takie szacunkowe koszty, z którymi się zetknęłam, to był nie za duży pawilon, 5 milionów, duży pawilon, 10 milionów. Ale proszę Państwa, musi być szkoła, która godnie, naprawdę i z dużym szacunkiem będzie podchodzić do tych rodziców i do dzieci. Ja rozumiem przepiękną propozycję połączenia na Wyścigowej, ale nie sądzę, żeby dzieci autystyczne znalazły się w tak dużym obiekcie, żeby te dzieci nie stanowiły pewnej też przeszkody dla dużej grupy innych niepełnosprawności. Także gdybyście Państwo przychylnie popatrzyli na nasze potrzeby, na potrzeby moich uczniów, a przede wszystkim naprawdę również moich rodziców, którzy są, czekają, którzy mieli rok temu obiecane, gdzie żeśmy naprawdę rozwijali już u nich takie poczucie pewności, że będziemy tą szkołą dla nich. Żebyście jednak przemyśleli tą zmianę, że owszem, nie ma dwóch zdań, że budynek na Krochmalnej powinien być budynkiem w tej sytuacji, bo to jest na pewno nowa sytuacja dla szkoły mistrzostwa, ale na placu mojego budynku, na placu przy ulicy Bronowickiej powinien powstać budynek, a przede wszystkim
powinno być dane zabezpieczenie rodzicom. Ja wiem, że rodzice już dowiedzieli się z prasy. Wiem również, że rodzice wybierają się jutro na radę miasta, że będą chcieli od państwa wszystkiego takiego zabezpieczenia, co dalej z ich dziećmi. W tym momencie szkoła na Bronowickiej wygląda przepięknie. I bardzo, bardzo państwu za to dziękuję. Szkoła jest przepięknie z zewnątrz wyremontowana. Mamy boisko, mamy plac zabaw miejski, za który również dziękujemy. Mamy plac zabaw przy szkole zrobiony. Jest w tym momencie naprawdę to idealne miejsce, jeżeli nie możemy przenieść się do szkoły na Krochmalnej. Natomiast non-stop przebywanie w towarzystwie jeszcze innych szkół i nie do końca czucie się właścicielem szkoły, myślę, że nie sprzyja to całej pracy, bardzo trudnej, proszę państwa, pracy. Praca z dzieckiem autystycznym, praca nauczyciela z dzieckiem autystycznym jest nieporównywalna, jeżeli chodzi o odpowiedzialność i ciężkość w stosunku do innych nauczycieli, choć bardzo szanuję. Ale naprawdę to, co oni jak gdyby na co dzień, ile wysiłku, ile pomysłowości, ale ile też takiej własnego bezpieczeństwa muszą włożyć. I stąd również myślę, że nawet zamiana, bo już wiem, że gdybyście państwo wyrazili zgodę na dofinansowanie tamtej szkoły i przeróbkę, to koszt szacunkowy wynosi około 14 milionów. To jest zabójcze dla miasta, ja to rozumiem. Ale może jednak wybudowanie dużo taniej pawilonu. Jedne busy, bo tylko na Bronowicką, prawda? Jedna dyrekcja księgowa i tak dalej. Zmniejszą również koszty utrzymania szkoły specjalnej. My nie możemy dłużej czekać. My naprawdę mamy trudną sytuację. Szkoła na Krochmalnej dawała takie perspektywy, wydawała możliwości, takich marzenia o znowu pięknym budynku, jak jest Kurantowa. Kurantowa jest ślicznym budynkiem, ale też już na dzień dzisiejszy w tej sytuacji, w tej niepełnosprawności jest mała. Także konkludując, uważam tak, że ten budynek powinien z powodu tego usytuowienia być przekazane szkole mistrzostwa, stamtąd jest wszędzie blisko. Natomiast nie można nas zostawić bez żadnego zapewnienia, jak gdyby co dalej, ewentualnie szczekaniem, a może kiedyś. Bardzo dziękuję. Pani dyrektor, ja bardzo pani dziękuję za wypowiedź i tylko dodam, iż właśnie pamiętałam datę, tą sesję, ten wieczór, te matki, bo tak się składa, że jestem 25 lat w fundacji, której właśnie głównie obejmowane są opieką dzieci z ogromną niepełnosprawnością, zespołem Downa, z dzieci właśnie z autyzmem. I wiem, jaki trud pokonują zarówno nauczyciele, wychowawcy, głównie matki, bo ojcowie nie zawsze są w stanie znieść. Natura ich obdarzyła mniejszą cierpliwością. Zostawiają najczęściej te samotne matki. I te matki, jeśli mają w pobliżu teściową, która rozumie, bądź matkę, to wspierają je. I jak bardzo dzisiaj jestem przekonana w tym momencie, że i dziękuję również samej sobie, że to posiedzenie zorganizowaliśmy dzisiaj. Bo proszę państwa, na koniec tylko powiem tak, jest takie w Polsce przysłowie, szybko to się tylko jedną rzecz robi. Jak bardzo potrzebne są takie dyskusje. Ja nie podważam potrzeby powołania tej szkoły, szkoły mistrzostwa sportowego, ale jeżeli my rzeczywiście rok temu, co, jak my pokażemy swoją twarz tym matkom, które płakały, ja pamiętam te łzy, ich słowa wypowiadane poprzez łzy, że my znowu dzisiaj mamy inny plan. I chciałabym usłyszeć wyraźnie,
czy rzeczywiście, bo jeżeli jest tak, jak pani dyrektor mówi, jeżeli będą pewne przyrzeczenia, że ten budynek przy Krochmalnej będzie budynkiem głównie przeznaczonym pod Szkołę Mistrzostwa Sportowego, to niech tak będzie. Tylko pytanie my dzisiaj stawiamy, co z tymi dziećmi, które tam są, czy w ogóle te dwie szkoły, Energia, Sportowcy, Szum i dzieci z autyzmem mogą się znajdować i przebywać obok siebie razem na tym samym boisku, bo doskonale wiem, że te dzieci głównie reagują właśnie na głos, na krzyk, na światło i wiele innych zewnętrznych źródeł, które są później powodem ich... Ale to są inne boiska, pani przewodnicząca, to są inne boiska. Ale boiska, ale budynek ten sam. Więc proszę państwa, tu są pytania. Pytanie pierwsze, czy rzeczywiście, bo w uzasadnieniu jest następny ten już we wrześniu rok szkolny. Jeżeli tak, czy zostanie tam nadal ta część budynku dla szkoły 26? Jeżeli tak, i czy jest rzeczywiście jakaś szansa? Jest pan prezydent, jest pan dyrektor, pani dyrektor, no musimy sobie jakąś wizję wypracować. Jaka jest przyszłość tego budynku i szkoły numer 26? Pani dyrektor wstępnie powiedziała tą propozycję rozbudowy i jeżeli tak uważa, jest to bardzo dobra propozycja i ekonomicznie myślę również do zaakceptowania. Bo proszę państwa, o czym powiedziała pani dyrektor, my tą wyścigową to już tyle lat przerabiamy. Tam są dzieci z niedosłyszeniem, z niedowidzeniem i znowu dzieci z autyzmem. No to specyficzne, prawda, specyficzna niepełnosprawność. Również nie możemy te trzy niepełnosprawności połączyć, bo chociażby nawet niedowidzenie. No nie zawsze jest wychowawca, który prowadzi za rączkę dziecko, które widzi bardzo słabo i dziecko z autyzmem. Dzieci z autyzmem reagują bardzo szybko, czasami na bodźce, które dla nas są normalne, a ich na nie reagują dzieci z autyzmem. Więc jest problem. Proszę państwa, ja w tym momencie proszę państwa i obiecuję, że tydzień w nie we wtorek, ponieważ sesja będzie w czwartek, po sesji zorganizuję posiedzenie Komisji Oświaty dodatkowe, żebyśmy mogli porozmawiać. Zaprosimy także szefostwo klubu Motor, właściciela, żeby nam też powiedział, czy wyśle reprezentanta, bo powstała nowa firma, żeby jakieś perspektywy także finansowania, bo to też kosztuje ta szkoła. No, oczywiście nikt nie ma wątpliwości, że ona potrzebna, ale jak widzimy rozmawiać trzeba. Obiecałam dyrektorowi, nie pan dyrektor, proszę się przedstawić, jaką funkcję pan Daniewski sprawuje w Wydziale Sportu. Oczywiście nie Leszek. Czy słyszy mnie pan Daniewski? Tak, oczywiście, pani przewodnicząca, państwo radni, panie prezydencie, państwo dyrektorzy. Jestem Jarek Daniewski, jestem kierownikiem. Ale nie ten Jarosław z Warszawy. A chciałaby pani radna, może być... No nie, ja przepraszam za ten żart, nie na miejscu. Dobrze, jeżeli mogę, chciałbym nawiązać do wypowiedzi pana prezydenta Banacha, pani dyrektor Dumkiewicz, ale chciałbym też odpowiedzieć na pani pytanie. Sport to wielka empatia, pani przewodnicząca. Sportowcy mają wysoki poziom empatii, dlatego osobiście pracowałem z osobami niepełnosprawnymi i wiem, że można to przy dobrych chęciach pogodzić. Natomiast odpowiadając na pytanie, które pani mi zadała, wspólnie z panią dyrektor Dumkiewicz, z jej zespołem, tworzyliśmy oddziały sportowe. Tworzyliśmy klasy szkoły mistrzostwa sportowego, klasy w szkołach mistrzostwa sportowego. Szukaliśmy lokalizacji dla zespołu szkół ekonomicznych imienia Fetterów na czas remontu pod kątem sportowym, ale też tym zapleczem. I muszę powiedzieć państwu, że każde nasze spotkanie przybliżało nas do celu. Dzisiaj Fetterzy pracują w kilku lokalizacjach, ale w miarę dobrych warunkach. Więc jakby każdy szczegół dopracowany jest z inicjatywy ludzi, pani dyrektor Dumkiewicz, w naprawdę najdrobniejszych szczegółach. Pani dyrektor tu wspominała o tym dzienniku elektronicznym, o
zastrzeżeniach czy obiekcjach pana dyrektora Szuleja. Uchwała PA to tylko uchwała o zamiarze podjęcia jakiegoś tam działania. Pragnę państwu przypomnieć, że dzięki Szkołom Mistrzostwa Sportowego mamy w tej chwili w Lublinie najlepszy zespół pływaków. Nie ma nikt takiego, nawet Oświęcim, który do tej pory szczycił się najlepszą szkołą pływania w Polsce, nie ma tak dobrych wyników. Mamy wybitnych lekkoatletów, to też dzięki Szkole Mistrzostwa Sportowego. Mamy już kilka klas na poziomie szkoły podstawowej i szukamy dla nich miejsca, gdzie mogliby dalej się uczyć, kształcić, trenować. Najgorsze jest chyba to, że dzieciaki, w które inwestujemy dzięki państwa pomocy, z państwa wsparciu przy uchwalaniu budżetu, państwo radni, te dzieciaki w wieku juniora zaczynają szukać czegoś innego, zaczynają szukać miejsca, gdzie mogą trenować. Pojawia się po raz pierwszy taka duża szansa na to, że będziemy mieli szkołę mistrzostwa sportowego dla piłkarzy, dla piłkarek ręcznych. Wszyscy państwo i my, i mieszkańcy marzymy o tym, żeby pojawił się też klub piłki siatkowej w najwyższej klasie rozgrywkowej. Stworzenie szkoły mistrzostwa sportowego dla gier zespołowych jest chyba takim wyznacznikiem tego, co chcemy mieć w Lublinie. Ta koncepcja wpisuje się w tworzenie, pracujemy już od wielu lat nad budową piramid szkoleniowych. Gdzieś w tej piłce nożnej pojawia się szansa na to, że te piramidy szkoleniowe będą funkcjonowały tak, jak sobie kiedyś tam wyznaczyliśmy. Dużo o tym mówiliśmy w Komisji Sportu, są przedstawiciele Komisji Sportu wśród państwa, więc wiecie państwo, jak to wygląda. Sportowo jest to jak ze wszechmiar uzasadnione. Lokalizacja, o czym przed chwilą wspomniał pan radny Leszek Baniewski, boiska treningowe już istniejące, koncepcja budowy boisk i umowa zawarta z właścicielem klubu, która obliguje go do podjęcia pewnych działań w określonym czasie, też sprzyja chyba tej koncepcji. Oczywiście tutaj z panią dyrektor Kowalik jak najbardziej rozumiem to wszystko, rozumiem jej troskę. Natomiast dzięki państwa życzliwości i pracy urzędników myślę, że to wszystko można rozwiązać. Jeżeli są jakieś pytania odnośnie sportowej części tego przedsięwzięcia, to chętnie służę wyjaśnieniami państwu radnym. Dziękuję. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że o takie szczegóły, prawda, potrzeby, jeśli chodzi o potrzeby tworzenia tej szkoły, to myślę, że tutaj wszyscy jesteśmy przekonani. Niemniej jednak pan powiedział, że jest pan, że będzie w jakiś sposób wspieranie właściciela klubu, więc na pewno zechcemy zaprosić przedstawicieli klubu, panią prezes, porozmawiamy, jaka jest perspektywa, bo funkcjonowanie takiej szkoły to także chyba dodatkowy koszt, nie chyba, tylko wiemy o tym, bo są dodatkowe zajęcia, szkolenia, ale zarówno Wydział Sportu środki takie posiada na rozwój sportu, ale trzeba przedyskutować, porozmawiać i rozwiązywać problem. Na dzisiaj bardzo bym prosiła, bo proszę państwa, już 2,5 godziny obradujemy. Ale to pani przewodnicząca tak długo mówi. No, w tym momencie, żebyśmy się skupili głównie na tym, że właśnie potrzebna jest ta szkoła i czy na pewno w roku 2021-2022. Proszę państwa, pani dyrektor Dumkiewicz prosi o głos, bo pani dyrektor, pan radny Adam Osiński, ale wcześniej był pan Piotr Choduń, pani radna Anna Rywka. Nie widzę w tej chwili jeszcze zgłaszających się. Państwo pamiętają. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, nie wiem, czy mnie słychać. Halo? Tak, słychać. Słychać panią, pani dyrektor. Dobrze, więc tak, ja chciałam powiedzieć i w ogóle podziękować Wysokiej Radzie za ten budynek na Kurantowej, ale proszę państwa, w międzyczasie budynek przy Bronowickiej został pięknie wyremontowany. My musimy wiedzieć, że każdy budynek powinien być w sposób racjonalny wykorzystany. I odpowiadając na słusznie zadane pytanie przez panią przewodniczącą Jadwigę Mach, chcę powiedzieć, że te dzieci, które w tej chwili korzystają z budynku przy ulicy Krochmalnej, a są uczniami Szkoły Podstawowej nr 26,
będą mogły nadal z tego obiektu korzystać. My rozmawiamy, proszę Państwa, raptem o 3 klasach, które by zafunkcjonowały od następnego roku. Natomiast szanując bardzo i zaangażowanie pani dyrektor Bożony Kowalik i państwa nauczycieli, no chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, z pewną stanowczością, ze znajomością tych zagadnień, że istotnie funkcjonowanie szkoły w kilku obiektach nie jest dobre, ale pani dyrektor, naprawdę państwo mają piękny obiekt na Kurantowej, mają państwo wyremontowaną Bronowicką, mają państwo możliwość korzystania z Krochmalnej i naprawdę wydaje mi się, że miasto w pełni zaspokoiło i oczekiwania pani jako dyrektora i kadry pedagogicznej i również państwa rodziców. Bo proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, że my w zeszłym roku byliśmy zupełnie w innej sytuacji. Nikt nie mówił o powstaniu tu Akademii Piłkarskiej w pobliżu tego obiektu, to po pierwsze. A po drugie, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że my mówiliśmy tak, że owszem, na Krochmalną pani dyrektor Bożena Kowalik ze swoją szkołą, ale zagospodarowana zostaje Bronowicka. Teraz następuje korekta planów. I proszę państwa, nie możemy sobie nawet zarzucać, że cokolwiek zrobiliśmy źle, ponieważ stworzyliśmy jedno centrum kształcenia ustawicznego, które świetnie działa, i również dzieci ze szkoły podstawowej numer 17 zaklimatyzowały się świetnie w innych szkołach i do państwa nie docierają sygnały o tym, że cokolwiek by się stało złego, bądź ktoś nie znalazł pracy. Dlatego, proszę państwa, wydaje mi się, że ta uchwała, która ma charakter intencyjny, o czym co mocno podkreślał pan prezydent Banach i która tylko i wyłącznie wskazuje ewentualną dodatkową lokalizację, otwiera rzeczywiście taką możliwość racjonalnego wykorzystania obiektu. Proszę państwa, w tej chwili technik hotelarstwa, jeszcze raz powtórzę, zajmuje 8 dużych sal lekcyjnych, a po prostu jeżeli będą to sportowcy, tak jak mój przedmówca powiedział, pan kierownik Daniewski, no oni mają troszkę inne charaktery. Po prostu, proszę państwa, no też trzeba wziąć pod uwagę to, że oni no liczą swój czas między nauką a miejscem, gdzie trenują. Dla nich ten czas i ta odległość jest istotna i ja myślę, że ten przyjęty kierunek, który zmierza w przyszłości do racjonalnego wykorzystania obiektu, jeżeli powstanie Akademia Piłkarska, jest naprawdę świetny, bo Krochmalna jest położona blisko obiektów sportowych, jak również jest położona bardzo blisko tego miejsca, gdzie te boiska po terenie LKJ-u, na terenie LKJ-u mają powstać. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze, pan prezydent się zgłasza, panie prezydencie, jaki jest właśnie plan odnośnie tych klas, które są usytuowane przy Krochmalnej przyszłościowo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan prezydent Mariusz Banach. Znaczy, szanowni państwo, mnie się wydaje, że trochę bez potrzeby idziemy w te emocje. Pani przewodnicząca, no proszę mi wybaczyć, ale mnie naprawdę trudno się zgodzić z niektórymi uwagami również pani. No nie podoba mi się to, jak pani mówi o tych ojcach zostawiających chore dzieci. Nie podoba mi się to, jak pani mówi o sportowcach nierozumiejących chore dzieci, bo my dzisiaj przy ulicy Spółdzielczości Pracy w Bursie mamy w jednej bursie właśnie sportowców, właśnie tych piłkarzy, o których mówił pan dyrektor Szulek, którzy mieszkają w jednej bursie z dziećmi niepełnosprawnymi, często poważnie niepełnosprawnymi. Proszę mi powiedzieć, czy dotarły do państwa jakieś uwagi na temat tego, że ci chłopcy źle się wobec tych dzieci zachowują. Mnie się wydaje, że to są jednak poważne oskarżenia. Mnie się wydaje, że również poważnym oskarżeniem, chyba niepotrzebnym, jest to, że my nie inwestujemy w szkołę numer 26, bo przed chwilą pani dyrektor Dunkiewicz o tym powiedziała. Proszę państwa, no jednak my tę szkołę stare rozbudowujemy.
Oczywiście, że nam jest potrzebna dyskusja na temat troski o dzieci, zwłaszcza ze spektrum autyzmu, ale też, proszę Państwa, ze świadomością taką, ja to powtarzam, że być może w pewnym momencie stwierdzimy, że ta szkoła nie może pęcznieć nam bez końca i trzeba będzie powołać w Lublinie drugą szkołę, która by pracowała z dziećmi autystycznymi. Nie ukrywam, że takie pomysły gdzieś się tam też pojawiają. My mamy również w innych szkołach kadry nauczycielskie, które chcą z takimi dziećmi pracować. Do mnie tacy ludzie przychodzą i być może taka potrzeba będzie, bo rzeczywiście jest tak, że dzisiaj szkoła podstawowa numer 26, która zajmuje się dziećmi wyjątkowymi, potrzebuje wyjątkowej troski, natomiast źle się czuję w sytuacji takiej, jakby tej troski w ogóle nie otrzymowali, bo wydaje mi się, że te budynki wyglądają naprawdę coraz lepiej. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, proszę Państwa, to o co pytała Pani Przewodnicząca. Mnie się wydaje, że jeżeli by nam się tak udało docelowo, że tych oddziałów Szkoły Mistrzostwa Sportowego mielibyśmy kilkanaście, a takie są plany naszych partnerów. No takie są plany. Tutaj dyrektor Dyniewski na pewno to potwierdzi. Takie są nasze plany i takie są plany naszych partnerów, żeby docelowo tych oddziałów było kilkanaście. Oddziałów Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Oczywiście, że one są dla nas droższe, no ale proszę Państwa, znowu trochę wchodzimy na takie dosyć niebezpieczne tereny. No proszę Państwa, każde szkolenie specjalne jest dla nas droższe, no mówiąc najogólniej, i nie wiem dlaczego akurat sportowcy mają być gorsi, do ich kształcenia mamy nie dokładać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja się odniosę tylko jednym zdaniem. Ja nie powiedziałam i bardzo bym pana prosiła, żeby pan odsłuchał. Ja nie powiedziałam, że sportowcy nie rozumieją, że nie rozumieją niepełnosprawnych z autyzmem. Ja tylko powiedziałam, że dzieci chore, autystyczne inaczej reagują na chociażby na przykład na wyższy ton głosu, czy na inne niespodziewane, nagłe nawet ruchy, które cechują sportowców, a tym bardziej piłkarzy. Nie wypowiedziałam słowa, że sportowcy to grupa nierozumiejąca, absolutnie. Także jest mi strasznie przykro, że pan to tak zrozumiał. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Piotr Choduń, później pan radny Adam Osiński i jeszcze pani dyrektor Kowalik, prosi. Ja się zgłaszałem, pani przewodnicząca, już dawno. Ale panie radny, nie widziała, bo nie ma pana wizji i głosu, też słyszał ktoś z państwa, to w takim razie będzie pan trzeci, a pani dyrektor po głosie radnych. Dobrze, pani dyrektor? Słyszy mnie pani dyrektor Kowalik? Proszę, tak, dziękuję bardzo. Dobrze, proszę bardzo, pan radny Piotr Choduń. Dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, ja myślę, że wszyscy tutaj wypowiadający się przede mną są zgodni co do tego, łącznie i tu z panem prezydentem, i z panią dyrektor Dumkiewicz, jak również panią dyrektor Kowalik, czy też panem kierownikiem Daniewskim, że no, rozdzielenie tych szkół jest zasadne i potrzebne. Ja rozumiem to tak jako sytuację przejściową obecnie, który czas, okres, który sobie damy właśnie na wypracowanie tego modelu funkcjonowania Szkoły Mistrzostwa Sportowego, jak również właśnie szkoły specjalnej, która również trzeba, wiadomo, wspomóc i nie możemy jej zostawić. I nikt tu nie mówi właśnie, że ją, że tak powiem, zbywamy, brzydko powiem, ale wręcz przeciwnie, wszyscy z troską podchodzimy i do jednej, i do drugiej społeczności i chcemy jak znaleźć maksymalne, najlepsze rozwiązania.
no, z racji to, co już tutaj padło wielokrotnie, obiektów sportowych, które są w obliczu szkoły, w pobliżu szkoły na Krochmalnej, no jest zasadne, żeby tam docelowo stworzyć taką szkołę. Ja tylko pragnę Państwa zapewnić z tego, co ja wiem na temat sportu, że polskie związki sportowe na pewno przy organizacji Szkoły Mistrzostwa Sportowego można z nimi wynegocjować funkcjonowanie tych szkół poprzez wsparcie finansowe, więc myślę, że tutaj nas nie zostawiają, jak również czy też pan Jakubas, który jeżeli tyle pieniędzy wydaje i mówił nam też otwarcie o tworzeniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego i klas sportowych piłki nożnej tutaj w połączeniu, czy też piłki ręcznej, bo one mogą być mieszane. Mało tego, mi się marzy na przykład dodatkowa klasa taka interdyscyplinarna, czyli dla innych uczniów, sportowców, którzy no niekoniecznie mają w swoich dyscyplinach, prawda, możliwość pójścia do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a chcą uprawiać i widzą swoją przyszłość w sporcie zawodowym i może taka klasa ogólnorozwojowa, bo ja tak powiem szczerze, Szkoła Mistrzostwa Sportowego to przede wszystkim dbanie o ich sprawność ogólną, czyli tutaj lekkoatletyka, pływanie.